Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie razem z Piotrem Cielewiasiem z kanału UFO Historie. Cześć Piotrze! Witam, witam, witam wszystkich. Piotr jest także naczelnym nieznanego świata, to jest takie czasopismo, które ma już kilkadziesiąt lat i jest o, nazwijmy to, zjawiskach z pogranicza. Nie tylko ufologii, zjawiskach paranormalnych, ale również czymś, co w popkulturze amerykańskiej nazywa się Weird Science, można tak to powiedzieć? Można. Ale przede wszystkim dla mnie Piotr zawsze będzie autorem kanału YouTubeowego UFO Historie, na którym są nie tylko historie o UFO. I dzisiaj sobie przytoczymy i skomentujemy kilka Waszych historii. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo jedną ważną rzecz. Dla każdego, kto zna mój kanał, to wie, co oznacza oto zielona poświata. To nie tak, że mi się żarówka zepsuła i wkręciłem zieloną, bo mnie nie stać na białą, tylko to jest wyraźne, wir, wizualne odgraniczenie treści takich komentatorskich od treści rozrywkowych. Zielona poświata kiedyś się nazywała spiskowe teorie, potem nazwę trzeba było zmienić ze względu na to, że YouTube już nie lubi tej nazwy. I to jest seria, w której dla celów czysto rozrywkowych przytaczamy sobie różne teorie, które są gdzieś tam dostępne w internecie, po to, żeby dla celów czysto rozrywkowych poddać je analizie logicznej. I tak jak wielokrotnie mówię na swoim kanale, tylko dlatego, że jakaś teoria jest przytaczana, to wcale nie znaczy, że ktokolwiek z naszej ekipy w tę teorię wierzy, tylko trzeba ją przytaczyć po to, żeby poddać ją analizie logicznej. I bardzo podobnie jest tutaj, drodzy Państwo. Dost skomentujemy sobie zaraz z Piotrem kilka historii, które przesłali dawna się widzowie. Czy one są prawdziwe, czy one są nieprawdziwe, drodzy Państwo, jakby to mamy zweryfikować? My je tylko komentujemy dla celów czysto rozrywkowych, choć możemy sobie panalizować na przykład od strony. Tego, czy one się różnią od kadodu, czy takich teorii jest dużo, czy jest mało, czy one są logiczne, czy one są nielogiczne, ale wiecie, jak to jest. Tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest kompletnie nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. Przykład rzeczy nielogicznej, która wydaje się, że okazała się prawdziwa. Słyszałeś, e, Piotrze, o sprawie pana Gabriela Seweryda? Słyszałem, oczywiście. No, no to mówili mówili, jak tylko, się, jak tylko się zaczęła ta historia, to pojawiła się teoria spiskowa, że go nie zabrała karetka, bo był niegrzeczny dla personelu tej karetki. Nie, że był agresywny, że bił czy coś, tylko, że był niegrzeczny. No i potem w Polsacie wystąpił pracownik pogotowia i powiedział, że pan Gabriel Seweryn, świętej pamięci, stosował agresję słowną, czego synonimem jest, że był niegrzeczny. Teoria nielogiczna. No bo jak można człowiekowi, który mówi, że ubiera nie udzielić pomocy, bo był niegrzeczny, a wygląda na to, że okazała się prawdziwa. To co, Piotrze? jak robi? Ja tylko dodam, dodam jedną rzecz. Część historii, które nadsyłają też Twoi widzowie, to są doświadczenia subiektywne. One nie pozostawiają żadnych śladów często. No bo jak zweryfikować obserwacje, spotkanie z jakąś dziwną, eteryczną istotą? Ono, to jest prawdziwe tak. dla świadka, tak? No i ktoś powie, no dobra, to jest do, w ogóle nie do udowodnienia i, i, i tyle. No z, z jednej strony możemy to tylko udokument, udokumentować, ale już takie rzeczy jak wspomnienia, takie rzeczy jak przeżycia, emocje, psychologia cała oparta jest na tego typu doświadczeniach. Czyli nie przekreślajmy tego. To są jakieś doświadczenia, których nie rozumiemy, i my postaramy się dzisiaj je jakoś skomentować. Ewentualnie poszukać dróg, jakimi nauka może do nich dotrzeć. Ale drodzy Państwo, taka historia, która jest prawdziwa i potwierdzona naukowo, a którą można by dokładnie tak samo omówić. W momencie, w którym pacjent ma bardzo wysoką gorączkę, najpierw dostaje omamów słuchowych, a potem omamów wzrokowych. To jest fakt medyczny. Najpierw pacjent, mówiąc kolokwialnie, słyszy głosy, a potem widzi różne rzeczy. Nie dlatego, że ma problemy psychiatryczne, tylko jest to wynik bardzo wysokiej gorączki. Teraz tak. Załóżmy historię czysto hipotetyczną. Pacjent dostał omamów wzrokowych, w wyniku czego telefon jeszcze za czasów starych, jego tele telefon taki, taki stacjonarny jeszcze. Zaczął mu się w jego mózgu jawić jako wąż. Tam był telefon, a on widział tam węża, który siedzi i syczy ze względu na wysoką gorączkę. W związku z tym od nie zadzwonił po pogotowie, żeby mu udzieliła pomocy. W związku z tym, gdyby nie córka, która akurat przyszła odwiedzić dzieci ojca i zobaczyła, w jakim jest stanie, i ona zadzwoniła po pogotowie, to pacjent by zmarł, bo nie zadzwonił po pogotowie. Wąż był. Obiektywnie nierealny, istniał wyłącznie w jego mózgu, a przez niego by nie żył. To takie drobne, subtelne rzeczy, moim zdaniem. Poza tym pamiętajmy też, że, no drodzy Państwo, jednak znajdujemy się w świecie, w którym o kosmitach zaczyna się mówić całkowicie na poważnie. Tylko dlatego, że gdy się urodziliśmy, to coś było całkowicie wyśmiewane. To wcale nie znaczy, że gdy będziemy ubierali, nie będzie już uznawane za stuprocentowy fakt. Dokładnie Prawdy. tak. Przejdźmy, może, do pierwszej historii z brzegu, nadesłanej, przypominam, przez Twoich. Tak, to są historie. Słuchajcie, ja w ogóle strasznie dziękuję za wszystkie te historie. Ja jestem bardzo, bo to, to co teraz powiedzieliśmy, to mogło brzmieć tak, jakbyśmy my jakoś się od tych historii od, odżegdywali. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie y, historie. Sam fakt, że Państwo mi to opisujecie, świadczy o tym, że Państwo mi ufacie. To jest bardzo duży pozytywny ładunek emocji, bardzo dziękuję za nie. Nawet jeśli one były wynikiem na przykład halucynacji po, po wysokiej gorączce albo z jakiegoś innego powodu, one dla Państwa były prawdziwe. Natomiast, drodzy Państwo, jak to mówił Ferdynand Kiepski, są na tym świecie rzeczy, które się fizjonomom nie śniły, a w oryginale filozofom nie śniły. Ja pamiętam, drodzy Państwo, jak w 2019 roku Krzysztof Jackowski mówił, że 2019 będzie w miarę ostatni w miarę normalnym rokiem na świecie. Jak go wszyscy wyśmiewali i co? I nie mówił prawdy, mówił prawdę. Jakby w 2019 komuś powiedział, że rok później będą nam zabraniali wchodzić do lasu ze względu na pandemię wirusa, który w 80% będzie powodował chorobę bez jakichkolwiek objawów, to by mi się ludzie w głowie popukali. Jak dziś mówię ludziom, że kraken, na którego właśnie 6 czerwca, 6 grudnia rusza kampania szczepień, to jest wariant sprzed roku, to nawet jak ludziom pokazuje artykuły datowane na styczeń 2022, to mi nie wierzą, bo przecież to jest nielogiczne, żeby nas szczepili szczepionką na wariant zeszłego roku. A jest to, drodzy Państwo, całkowita prawda. Drodzy Państwo, pierwsza... Aha, ja to będę opowiadał, bo te yy, maile często są yy, takie no, emocjonalnie pisane i to, to, to bardzo widać, co mnie w żaden sposób nie dziwi, że one są emocjonalnie pisane. Yy, natomiast yy, ja będę je opowiadał, żeby się po prostu lepiej tego słuchało. Bo, bo są emocjonalne i z tego powodu tam czasem sobie jakieś literówki, błędy gramatyczne i wiele innych rzeczy. I będę je też trochę anonimizował. W sensie, jak ktoś mi mówił, jak bada na imię, nazwisko, to tego nie usłyszycie. Jak mówił z jakiejś miejscowości, też nie usłyszycie. Kilka faktów, które mogłyby na przykład bardzo mocno naprowadzić na konkretną osobę, też nie usłyszycie. Na przykład, jak ktoś miał bardzo konkretny zawód wykonywany w bardzo małej miejscowości, można by się dowiedzieć, kto to dokładnie jest. Tego nie będzie. Pierwsza wiadomość to jest od mężczyzny. Nazwijmy go Marek. I mnie teraz wymyślam. No i pan Marek napisał maila, którego zacytował goście w sypialni. To było niedługo po tym, jak zrobiłem vloga o paraliżu sennym. I tam dokładnie tłumaczyłem zjawisko medyczne paraliżu sennego, który jest faktem w medycynie znanym, kiedy to. Tak bardzo pokrótce powiem, świadomość się wybudzi, a ciało niekoniecznie. Czyli jeszcze mamy całkowicie sparaliżowane ciało, jak w czasie snu, bo jak śpimy, to nasze ciało jest sparaliżowane, żebyśmy tam się nie pozabijali, nie? Eee, więc ciało jeszcze śpi, jest sparaliżowane, nie można ruszyć ręką, nogą, a świadomość się już wybudza. I człowiek jest całkowicie świadomy ale nie może ruszyć ręką i nogą, co samo z siebie jest stresujące i zwykle towarzyszy to takiemu poczuciu obecności, złowrogiej obecności i uczuciu duszenia. Podobno ten paraliż senny odpowiadał za, nazwijmy to, legendę o sukubie, w czasie średniowiecza ludzie mieli paraliże sedne, a to było interpretowane jako sukub, czyli takie dziwne stworzenie demoniczne, które zabierało mężczyzn spermę. Nie wyjaśniono, dlaczego dopadało również kobiety, bo kobiety to dawiedzały inkuby, które to układać spermę tym paniom aplikowały, takie średniowieczne demoniczne in vitro. I to jest Paraliż Sedny. Ja nagrałem na ten temat film od strony czysto naukowej, że jest coś takiego, jak Paraliż Sedny, że nie wolno e, e, wtedy mm, panikować i tak dalej. No i e, napisał do mnie pan, który stwierdził, że on miał zupełnie inne historię. Bo w przeciwieństwie do tego, co tam się mówi w, w, przy Paraliżu Sednym, odwiedzała go istota, która była przyjazna. On stwierdził, że rzeczywiście ma wszystkie objawy paraliżu sednego, e, czyli nie mógł się e, nie mógł się e, e, ruszyć ani ręką, ani nogą, miał silną potrzebę ruszenia, nie mógł się ruszyć, e, widział jak pojawiają się postacie, e, jak one tak w bardzo charakterystyczny sposób, jakby wypełniają, że one tak najpierw tak trochę majaczą, potem zaczynają się jakby wizualizować, w sensie nie, że on twierdził, że one są materialne, tylko, że one jakby stawały się coraz bardziej esencjonalne, że tak na początku to była jakaś taka mgiełka, a potem ta mgiełka zaczynała nabierać coraz bardziej wyraźnych kształtów, a potem wyraźnie zaczynała być widoczna postać, tylko, że o no ile w przypadku paraliżu sednego i teorii o Sukubach ta postać była demoniczna, zła, straszyła, krzywdziła, usiłowała udusić, ta postać była całkowicie przyjazna, spokojna, siadała, ale nie jemu na klatce piersiowej, tylko koło niego. On tam mówi, że miał krzesło koło łóżka, i ona siadała na tym łóżku i do niego mówiła. I co jest najbardziej ciekawe, on twierdzi, że ta postać go ostrzegała. I twierdzi, ja podaję bardzo konkretne przykłady ze swojego życia, które, przepraszam, pomidę ze względu na to, żeby nikt czasem tego pada nie, nie nabierzył, o kogo konkretnie chodzi, ale on tam podawał bardzo konkretne przykłady ze swojego życia prywatnego, zawodowego, finansowego, w którym on chciał coś robić. Ta postać wiedziała, że on chce coś robić. I ona mu tłumaczyła, że nie powinien. I co najbardziej mnie w całej tej sytuacji, powiedzmy, zdziwiło, ta postać nie tylko mu mówiła, nie rób tego, albo rób to, ale ona mu to argumentowała. Bo takie silne poczucie często się zdarza, zwłaszcza tuż przed wybudzeniem ze snu, że człowiek tuż przed właśnie wybudzeniem ma taki, jakby, taki, ja to nazywam, epizod sedny. Z jakimś takim bardzo silnym przekazem. Niektórzy to ludzie nazywają nawet snami proroczymi, choć to jest zupełnie coś innego. Takie na przykład, nie kupuj tego mieszkania, albo nie idź na operację, albo ta operacja się nie uda. Taki, takie, taka wrzutka. To czasem jest na filmach całkiem fajnie pokazane, jak tam na przykład jakaś postać, nie wiem, yy, yy, zamarza, śni mu się ta matka, nie? I tuż przed, yy, przed, yy, przed wybudzeniem ta matka mu mówi: musisz się obudzić i rozgrzać. I on się budzi, nie? No to, to jest taka właśnie wrzutka. A tutaj to było na zasadzie takiej, że e, ta postać tak długo się pojawiała, manifestowała, bardzo spokojnie siadała i spokojnym głosem mu nie tylko co powinien zrobić, lub nie zrobić, ale również dlaczego. I to jest ci powiem, wiem, Piotr, że to było coś takiego naprawdę creepy. A, i jeszcze, no. to jest bardzo ważne, no to jest wiadomość sprzed wielu, wielu lat, nie? bo to jeszcze jak w vlogu robiłem ten materiał o paraliżu sennym. Powiem Ci, że trochę mnie ta historia dziwi. Jest bardzo nietypowa. Kilku względów. Wymieniłeś zjawisko paraliżu sennego, czyli nocnej zmory. To jest jedno zjawisko znane bardzo wielu osobom. To jest sytuacja, kiedy budzi się mózg, budzi się świadomość, Natomiast sygnały, bodźce docierają jeszcze z, ze śpiącego ciała. No i pojawia się oczywiście panika. Wielu z Was pewnie doświadczyło yy, nocnej zmory. Wielu z Was doświadczyło hipnagogii albo hipnopompii. Ja też. Hipnagogia, hipnopompia to są stany, kiedy po prostu zasypiacie i nagle słyszycie Jebut, że coś uderzyło. Albo że się ktoś roz, roz, rozdarł, prawda? że ktoś krzyczy. Albo słyszycie, jak szepta Wasze imię. To jest stan, kiedy się zasypia. Natomiast jeżeli mówimy o różnego rodzaju zjawach mmm, pojawiających się przy łóżku, w sypialni, podczas snu, to istnieje kilka kategorii. Ufologia zna tak zwanych nocnych gości. Jak oglądaliście film y, wspólnie, Wspólnota, Communion, to pamiętacie, że tam wleźli facetowi do sypialni, wynieśli go normalnie, go wynieśli fizycznie i odeszli. To byli obcy. Ale wśród relacji ludzi, którzy mówią, że spotkali dziwne istoty przy łóżku, zaczęły się pojawiać historie zupełnie inne. Ludzie ci mówią, że zobaczyli przy swoim łóżku dziwne postaci, najczęściej czarne, one są różnie opisywane, tak? Najczęściej jako czarne, czasami pojawiają się elementy ubioru, na przykład długi habit, albo jakiś kaptur na głowie. Często nie widać szczegółów twarzy. Czasami widoczne są, zaraz do tego przejdę. To są tak zwani nocni goście. Nocni goście to jest chyba najczęstsza kategoria doznań, które pojawiają się w listach do UFO historii. Że ktoś te istoty spotkał, widział. No oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest jakiś rodzaj sennego mamu, który działa na tej samej zasadzie co paraliż senny. Problem jest taki, że tylko w nielicznych przypadkach obserwacji i spotkań z nocnymi gośćmi jest tak, że ludzie doznają kompletnego bezwładu ciała, tak? że, że czują panikę, czują dokładnie to, co, co powiedziałeś, co towarzyszy, co towarzyszy z morze. Ale mało kto wie, że, zdarzają się, że, że to zjawisko jest bardzo, występuje w bardzo wielu formach. Ja całkiem niedawno otrzymałem taką historię od pewnego pana anonimowego, który mi opowiedział niezwykłe zdarzenie. Spotkanie z takim nocnym gościem, czarną, budzącą lęk postacią, do którego doszło w, na wakacjach w Polsce. I świadkiem pojawienia się tej istoty były dwie inne osoby, które spały z nim w pokoju. Czekaj, czekaj, czyli obiektywnie to nie było subiektywne odczucie, tylko kilka osób je widziało? Tak, dwie osoby, w sumie trzy osoby widziały tą postać. Nie chcę tutaj ujawniać jeszcze szczegółów, bo to jest też bardzo osobista historia. Tam się potem coś wydarzyło. I ta historia mną deczko wstrząsnęła. Z tego powodu, że co ona nam pokazuje, no, że to nie było doświadczenie bardzo subiektywne, związane z jakimś sennym, sennym zjawiskiem. To było coś, co miało charakter no nie wiem, czy rzeczywiste, natomiast było doznaniem, yy, yy, które, no, to było coś, co widzieli inni, mówiąc naj, najprościej. Ale no, no, mną... jak kilka osób to widziało, to nie mogła to być halucynacja, co najwyżej zbiorowa halucynacja, ale to jest zjawisko bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie i wiesz, no nie było powodów, żeby taka halucynacja nastąpiła. No musimy też powiedzieć, że te zbiorowe halucynacje muszą mieć jakiś trigger, ale o tym sobie tam kiedyś powiemy. Zwykle narkotyczne. Ale... Tak, ja znam mnóstwo przypadków tych nocnych gości i to jest jeden, jedna kategoria, tak? Czyli ty powiedziałeś, że jest nocna zmora, która się pojawia, uciska tutaj, niektórzy zmorę widzą. Co ciekawe, są takie przypadki ludzi też w Polsce, gdzie twierdzą, że zmorę widzą. Ona jest brzydka, ona nie przypomina człowieka cienia, człowiek cienia to jest po prostu ciemna postać, ewentualnie są widoczne jakieś drobne, drobne szczegóły wyglądu, najczęściej... Z czym ja się często spotykam. Kaptur, pofalowane włosy przypominające dredy. Może to Wam brzmieć śmiesznie, ale tak jest. W jednym przypadku z Częstochowy, o którym wspominam, także na swoim kanale, gdzieś z początku tego wieku, pewien chłopak zobaczył taką postać po obudzeniu. I ona stała w rogu pokoju. Była dość niska, jak na tego nocnego gościa, bo zdarzają się przypadki, kiedy ten nocny gość jest po prostu olbrzymem. I ta postać sobie stała w rogu pokoju i padało na nią światło księżyca. Chłopak wstał, podszedł, ta istota się nie ruszyła. Natomiast on był jednym z niewielu, którzy zobaczyli jakieś elementy, wiesz, twarzy. I on twierdził, że to była taka pomarszczona, szara postać z bardzo dziwnym uśmiechem. Eee, tak, to, tak to wyglądało. Natomiast tak, to są nocni goście, tak? Nocni goście. A jest jeszcze trzecia kategoria, bardzo podobna. To są te same istoty, tylko widoczne w dzień. Ja ich nazywam wtedy ludźmi cienia dla odróżnienia od nocnych gości. No, no wiadomo dlaczego. Mamy taką sytuację z tymi, z tymi ludźmi cienia, że to są po prostu te same przypadki, tylko w dzień i ludzie wtedy nie śpią. Widzą te istoty po prostu na żywo. Tak? Ja, może kiedyś w ogóle zajmiemy się tym zjawiskiem, bo ja, ja zauważyłem, że ono fascynuje ludzi. Ludzie cienia widoczni za dnia po prostu wyglądają jak czarne postaci, smoliście, czarne, często bardzo wysokie, widoczne są bardzo krótko. Znam taki przypadek bardzo interesujący pewnego strażnika granicznego, to jest przypadek jeszcze z PRL-u. Strażnik na granicy z Czechosłowacją zobaczył, dzisiaj to jest województwo Śląskie, to był ten odcinek, powiedzmy, górnego Śląska, który graniczy z Czechosłowacją, On zobaczył, że się kręci ktoś w śniegu, czarna postać się kręci w śniegu. No i co? Oczywiście musieli zareagować. Kiedy poszedł na miejsce, okazało się, że nikogo tam nie ma. Ani czarnej postaci, ani śladów śniegu. On mówił, że ta istota była dziwna. Że ona przypominała po prostu smolistą, czarną postać. Tak to wygląda. No dobra, no to powiedzieliśmy o, o, o tych kategoriach, ale jak to się ma do. Ale poczekaj, bo tu trzeba jeszcze jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Bo zwykle, jak się słyszy o takich historiach, zwłaszcza w prasie, to jest sugestia, że ktoś był. Albo naćpany, albo pijany, albo konfabulował. No to powiedzmy sobie bardzo wyraźnie, że pełno takich zjawisk jest opisywane przez ludzi, którzy mają bardzo wiele do stracenia. Są to bardzo często ludzie, powiedzmy, na stanowiskach. I o ile na przykład ja nie ujawnię, kto to pisał, o tyle mogę wam powiedzieć, że często są to ludzie tacy, którzy gdyby został ujawnione kto to, to na przykład można by mu zniszczyć karierę. A są to ludzie, którzy tą karierę mają, bo to są na przykład urzędnicy wyższego szczebla, kiedyś do mnie polityk napisał i tutaj już się zamknę, żeby nie naprowadzać jaki, prawda? E, albo to są na przykład pracownicy oświaty. Wyobrażacie sobie... Na przykład nauczyciela, który nagle musi żyć z łatką, że on ma halucynacje, Albo nie mają żadnego powodu ci ludzie szukać atencji, bo po pierwsze zwykle oni już atencję mają z racji zawodu. Więc nie muszą mieć więcej, natomiast mają bardzo dużo do stracenia. No i byli całkowicie trzeźwi, i nie byli pod wpływem żadnych substancji. I nie była też to tego typu sytuacja, jak na przykład niektórzy pamiętają z dzieciństwa, że tam jakieś ubrania pozostawione na, na krześle w nocy wyglądały jak głupiór. No, no, no nie. Dorośli, poważni ludzie, nazwijmy to, brak niedoboru światła. I na tyle mocno to w nich się działo, że czuli potrzebę z kimś się podzielić tą informacją, to im daje bardzo dużej wiarygodności. No, jeszcze raz podkreślę, to nie są sytuacje typu jakiś tam no-day, name, no name, który pracuje sobie nie wie w piekarni, nagle chce zabłysnąć, bo liczy na to, że jak zacznie opowiadać historię o tym, że widzi duchy, to, to mu zapłacą. Zwłaszcza, że tam nigdy nikt nie prosił w ogóle o jakiekolwiek pieniądze a ci ludzie sami proszą, żeby nie ujawniać, kim są. Więc atencja odpada, chęć zarobienia pieniędzy odpadają. To jest zwykła chęć podzielenia się czymś, co wywołało w nich tak głęboką reakcję psychiczną, że czują potrzebę z kimś porozmawiać, a zwykle w otoczeniu nie mają z kim, bo by ich uznano za wariata. Mówię bardzo kolokwialnie. Tak, ludzie, ludzie często, teraz jest już tak trochę inaczej, że ludzie często wychodzą z takimi historiami publicznie, mówią, że coś im się przydarzyło, ale to jest zawsze trochę niebezpieczne ja i ja zawsze mówię, czy na przykład pan chce występować pod imieniem i nazwiskiem, bo I potem się zdarza sytuacja, tak jak mówiłeś, wiesz, z, z nauczycielami czy z ludźmi, którzy mają do czynienia z innymi ludźmi w pracy, zdarza się sytuacja, że ktoś chce cię obrazić, urazić i mówi, a chłop ołów opowiada i mi tu będzie teraz jakieś rzeczy robił. I nie to, że ja bym apelował do ludzi, żeby się zawsze dwa razy zastanowili, kiedy publicznie o czymś mówią, bo my zawsze gwarantujemy anonimowość. Natomiast powiedzenie czegoś takiego w Polsce teraz publicznie, że się miało jakieś doświadczenie, no ciągnie się. Ja tylko podam przykład kilku polskich celebrytów, którzy akurat mieli bardzo ciekawe doświadczenie, ale często im się to wypomina w jakiś sposób. Ja te, teraz ta informacja zniknęła z sieci już, nie wiem czy... Mogę o tym mówić, ale przecież jeden z członków kabaretu Otto, pan, który prowadził osławione studio jajo, pisał na tej swojej stronie, że miał jakieś doświadczenia z duchem paranormalnym, to było bardzo ciekawe. Szczerze to był bardzo odważny co on zrobił, bo są też tacy, którzy nigdy o tym nie powiedzą. Tak? Ale dobra, wróćmy do tej historii. Dlaczego ja powiedziałem, że ona jest nie... nie, nie, nie... No i wiecie, to podam wam kwalifikacje podobnych doświadczeń. Natomiast ta sprawa się nie kwalifikuje tutaj do żadnej. Ani zmora, ani nocny gość. U nocni goście nie mówią ogólnie. Nie mówią, jeżeli się manifestują, to raczej szybko. Um... Ma to raczej charakter nie zawsze przyjemny, ale też, wiesz, chcę Wam jeszcze dodać jedną rzecz. Niektórzy nocni goście mogą mieć wytłumaczenie w postaci tych omamów, ale przypominam, są też nocni goście pod postacią dzienną. No i tu już trudniej z kolei powiedzieć. Co my możemy powiedzieć o tym przypadku tego pana? Hmm. Jeżeli do tych doświadczeń dochodziło, w momencie, kiedy on miał jakieś problemy, a się nie chce bawić w jakiegoś, wiesz, psychoterapeutę, ale wydaje mi się całkiem prawdopodobne, że była to emanacja pochodząca z jego podświadomości. On to widział, natomiast nie do końca było to zjawisko rzeczywiste. Dlaczego gość przybysz znał jego problemy? Dlaczego mu podpowiadał? Bo skądś sobie tą wiedzę wziął. Mógł tą wiedzę wziąć z jego głowy. Wiele razy jest tak, że ktoś dostaje jakiś przekaz. Pochodząc i mu się zdaje, że o powiedział do mnie duch powiedziała do mnie jakaś istota. To jest przekaz z naszej podświadomości. My się nie potrafimy z głębokimi yy, pokładami nas samych do końca komunikować, bo one się nie komunikują językiem werbalnym. One się często komunikują przez symbole, przez obrazy. Tutaj mogło dojść do takiej sytuacji, że ta postać, która się manifestowała, a mówię to na podstawie relacji, które napływały nie, na przykład do nieznanego świata, ludzie mieli, mieli takie doświadczenia, że widzieli. Postacie, Na przykład, które się pojawiały, były dziwne, nawet się pojawiały w dzień i niosły ze sobą bardzo symboliczny przekaz. Mówiły albo, albo pojawiały się w takiej formie, którą świadek mógł odczytać, że coś znaczy. Ten przypadek, który przeczytałeś pana bodajże, Marka, jest niecodzienny, bo gdy zawsze na zjawiska paranormalne można patrzeć z kilku perspektyw. To zależy od Was. Jeżeli jesteście scjentystą, czyli osobą, która podchodzi do tego w sposób bardziej racjonalny, no to powiecie tak, to mogła być emanacja podświadomości. Jeżeli macie podejście bardziej parapsychologiczne, parapsychologia, czyli dziedzina nieoficjalna nauki, która się zajmuje tymi zjawiskami, no to powiecie tak, to jest możliwe, że to była emanacja z podświadomości, ale może też jest jakiś byt powiedzmy z innej sfery rzeczywistości i on tutaj przychodzi jako tak zwany duchowy opiekun. Jeżeli zaś za jesteście zwolennikami ezoteryki, to powiecie, to był duchowy opiekun, to był Twój anioł stróż, który przyszedł do Ciebie, coś Ci opowiedzieć, coś Ci przekazać. Nie może się manifestować w innej formie, ale fakt, że to posiada wiedzę, nie może się manifestować w innej formie, tylko w zmienionym stanie świadomości, kieruje moją uwagę w stronę tego, że to była jakaś emanacja, pochodzące z jego samego. Bo, bo co, 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 no, nie mam, że to zdarzenie było regularne, że te doświadczenia były w miarę regularne. On opisał tam samego. kilka przypadków, bo tam opisywał dokładnie kilka przypadków, gdzie to mu różnych dobrych rad u, udzieliło, więc zakładam, że to było w, dłuższej, no, w dłuższym okresie czasu. Czy te rady były radami zrób to, 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 czy to były rady, które wynikały z jego głębokiej analizy? Takie pytanie on sobie musi zadać, jeżeli chce uzyskać odpowiedź na to, skąd to coś mogło pochodzić. Bo jak mówię, no to posiadało wiedzę. Jeżeli ta wiedza była związana z jego doświadczeniami, z jego analizą na przykład tego, w co zainwestować gdzieś do pracy, co zrobić, to jestem głęboko przekonany i szedłbym w stronę tej emanacji, tej podpowiedzi z podświadomości, która przybrała formę zjawiska quasi sennego. Bo to nie był sen, to nie była zmora, to nie był nocny gość, to było coś na pograniczu. Nie wiem, czy to mogę nazwać omenem. Hmm. Coś w tym stylu. No, mm, wiesz, dawniej w, w epoce staropolskiej mówiono, wierzono, że sny prorocze pojawiają się nad ranem. Czyli hipnopompia. Może mm, on był w takim przyjściowym stanie świadomości, że ani nie spał, ani nie był wybudzo wybudzony. Wszedł na jakiś specyficzny stan świadomości, w którym był w stanie z tą swoją podświadomością rozmawiać. Wiesz, to, to jest tak jak trochę w śnie, to jest trochę tak jak w śnie y, 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 tym y, świadomym, że w pewnym momencie się budzisz i możesz myśleć przejrzyście i może on właśnie w tym stanie móg, mógł y, rozmawiać sam ze sobą. No, w, trochę może niektórych już wczarowaliśmy, tak, że to nie był na przykład demon albo coś, ale zobaczcie, że po nicy do kłębka można do pewnych ciekawych wniosków, wniosków dojść, ale nie, nie obawiajcie się, nocni goście też istnieją i i na pewno kiedyś im poświęcimy więcej miejsca. Zdaje się, że ty u siebie da kanale o historię chyba masz od nich odcinek. To znaczy tak, ja kiedyś lajwa zrobiłem, na ten te zrobiłem na ten temat, yy, ale chciałbym to pociągnąć, dlatego że tą wiedzę trzeba trochę wiesz, usystematyzować, yy, bo jak mówię, to jest bardzo szerokie zjawisko. I to co ten pan yy, opisuje, pan Marek, yy, też dało mi taki, dało mi do myślenia, bo ja sobie przypomniałem, że przecież w Nieznanym Świecie redagowałem podobne historie na przykład. Mhm. Mi się wydaje, to znaczy ja w ogóle zachęcam, żeby wstępować do, na kanał Piotra, bo tam są ciekawe rzeczy. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że trzecia... Ja tam cza, czasem do Piotra zaglądam, lubię go sobie przedstęp posłuchać. A w ogóle live to jest live, tylko taki na luzie, to Piotr Taką, taką nazwę własną wymyślił. No i wydaje mi się, że trzecia historia to bardzo mocno nawiązuje do czegoś, o czym Piotr ostatnio często mówi, czyli nie wiem, jak to. Wy używacie takiego słowa chyba zjawiska wysokiej dziwności, coś takiego. Bo to rzeczywiście takie bardzo, bardzo dziwne, ale najpierw będzie druga, ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Mnie osobiście dość mocno się. Kojarzą te niektóre takie zjawiska, typu jacyś nocni goście, paraliże senne i tak dalej. Z opisami porwań sypiali. Ja kiedyś robiłem wywiad z dziewczyną. Tam nie było jej widać, ale ja w czasie, gdy robiłem ten wywiad, to patrzyłem na nią. Nie? Tak, jak, tak jak teraz na ciebie patrzę, więc mogłem widzieć, jakie chodzą gałki oczne, jak, jaką ma mimikę twarzy. Ona wierzyła w to, co mówi. Ja nie wiem, czy ona mówiła prawdę, w sensie, że czy to na pewno się zdarzyło, ale na pewno dla niej to było realne. Ona na pewno w to wierzyła, nie kłamała. Ja ci powiem jeszcze, że... In... Przepraszam, myślałem. się chciałem. Ja też mam takie historie o tych... To są właśnie bedroom visitors. To I one są bardzo podobne mhm. do tych paraliży sennych tylko tak, jakby wymienić często tych takich na przykład zjawę na kosmitę, tak. a reszta się bardzo powtarza za, za zębiem. Ja miałem taką historię kiedyś, też mi przekazała pewna mieszkanka Pomorza, z tego co pamiętam, ale to było bardzo dawno. I ona twierdziła, że do niej w identyczny sposób co do pana Marka przychodzi inna postać, kosmita, i szarak stoi i on też tam coś z nią konwersował. Ale wiecie, takie historii mi jest trudno ocenić. No bo. Jakie jest pierwsze pytanie, które się takiej osobie zada? A telefon masz przy łóżku? Cyknij fotkę, będziesz najbogatszą osobą. No o ile miejsce. można nagrać y, y, osobę czy istotę niematerialną, nie? Tak, o ile można, o ile można y, w ogóle mniemać, że było to doświadczenie y, materialne. Dokładnie. Ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć: y, że jest udowodnione naukowo, że bardzo często intuicja bierze się stąd, że ludzie mają na poziomie podświadomości przeprocesowane pewne dane. My często wiemy dużo więcej, niż mamy uświadomione. Tak, nie wiem, jakbym teraz na przykład poprosił ciebie, żebyś opisał, jak wyglądała twoja, nie wiem, jedna z koleżanek z podstawówki. Pewnie byś nie dał rady ale jakbyś ją spotkał, to natychmiast byś sobie przypomniał całą masę sytuacji yy, z nią związanych. Znaczy, że ty to masz w głowie, tylko na etapie podświadomości. Podobno tak jest, że ludzie, którzy na, o czymś silnie myślą, to właśnie w czasie snu dochodzą do pewnych wniosków, im to wybija potem z podświadomości, właśnie jako przeczucia, i inne tego typu rzeczy. Słuchaj, no tak, druga... a, 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 a taki przypadek no. słynnego chemika, on się Kekule nazywał, chyba niemieckiego, który sobie, wiesz, za dnia sobie pisał wzory, a w nocy dopiero mu się to w głowie syntezowało. Także tutaj też kolejny trop do, do tej sytuacji. A jeżeli chodzi o intuicję, to tak dwa słowa. Intuicja w takiej formie, że nagle e, intuicja nam podpowiada jakieś rozwiązanie. To działa tak jak mówisz, że to, to nam się tam coś przetwarza w głowie, my nawet nie wiemy, że nasz wewnętrzny komputer chodzi, ale są takie przypadki intuicji, kiedy na przykład nie wiem, czujemy, że, że coś się dzieje z osobą nam bliską i jest to coś złego. No tutaj już nie może ten komputer zadziałać, bo on tego nie wie. Także intuicja to jest jedno ze zjawisk paranormalnych, które formalnie występuje u każdego. Bo nie, nie znam człowieka, który by nie miał przebłysku w intuicji. Dokładnie. Słuchaj, druga historia. Ta historia jest od kobiety. Nazwijmy ją panią Boniką. Znowu, tak jak w przypadku pana Marka, tak jak i pani Monika, i wymyśliłem sam. Jest to historia, którą dostałem, to też będzie, jak ten czas leci, to już będzie parę lat temu. Ja wtedy miałem taki cykl o portalach międzywymiarowych. Wyszukiwałem sobie z różnych e, dziedzin w internecie i nie tylko w internecie, bo się okazuje na przykład, że również w prasie perelowskiej były tego typu, e, typu historie. Ludzi, którzy. Z grubsza weszli w portal międzywymiarowy. Czasem czasowy, czasem międzywymiarowy, czasem, um, czasem w taki portal, który przerzucił ich do zupełnie innej rzeczywistości, czasem w czasie, czasem tylko w przestrzeni. Tam była całą, omówiona cała klasyfikacja tych portali, i tak dalej, i tak dalej, i, tak I obawiałem tego typu historie, zaczerpnięte tam w internecie i w, i w różnych innych miejscach. No, i to, były, to była seria, która się bardzo dobrze, dobrze oglądała, nie? <laughs> Ludziom się to podobało. Przy czym napisano mi właśnie pani Bonika, która mówiła, że ona miała, miała i w zasadzie do dzisiaj ma zjawisko w drugą stronę. Bo ile tam ludzie opisywali jakieś dziwne światy, w których się znaleźli, czasem tylko trochę różniące się od naszych a czasem bardzo mocno różniące się od naszych i oni tam się znaleźli, potem udało im się wrócić i opisywali, co tam było, o tyle pani Monika twierdzi, że jest z innego świata. Pani Monika twierdzi, że w pewnym momencie po prostu obudziła się, jak codzień, koło swojego męża, w swoim domu, w swoim łóżku, wszystko było całkowicie normalnie Dzieci poznawała, zachowywała się zupełnie normalnie, wszystko zupełnie normalnie. nie? Tylko ona miała jakiś taki dziwny set, dziwne uczucie, jakieś takie, miała takie poczucie, że zdarzyło się coś dziwnego. Do tego stopnia, że zaczęła szukać, nie? Czy jej, czy jej właśnie mieszkanie wszystko jest normalne? Miała takie. Ona to opisywała jako poczucie wysokiego niepokoju i taką chęć badania rzeczywistości, czy wszystko jest normalnie. No, i wszystko było normalnie. Bo bardzo często, właśnie przy takich przeskokach międzywymiarowych tam ludzie opisują, że mój mąż nie jest moim mężem. To jest tytuł z jednego z czasopis. Mój mąż nie jest moim mężem. Albo że miała trójkę dzieci, nagle ma tylko dwójkę. Nie? Takie. Rzeczy, rzeczy. Ona tutaj mówi, nie, wszystko było dokładnie. Mój mąż był, jej mąż był jej mężem. Wyglądał normalnie, zachował się normalnie. Wszystko było identycznie. Dzieci dokładnie takie, jakie pamiętała. W pracy dokładnie wszystko to samo. Robiła to samo, w tym samym miejscu. Te same zadania. Żadnej różnicy. No, ale ona miała takie bardzo głębokie poczucie, że coś jest nie tak. No i potem zaczęło wychodzić, słuchaj. Okazało się, że jej syn nie miał blizny. Ona pamiętała, że jej syn miał bliznę, a on tutaj blizny nie miał. No i tu się zaczyna robić creepy, ponieważ ona nie tylko pamiętała, że on miał bliznę, ale również skąd ta blizna się wzięła. Tam ona to dokładnie opisywała, że w pewnego tam dnia on tam jechał na rowerze, coś tam się dokładnego zdarzyło. Teraz wymyślam, bo przepraszam, nie pamiętam. Typu pies mu wyskoczył pod rower, on gwałtownie skręcił, zjechał na trawnik, przewrócił się, rozwalona ręka i bardzo charakterystyczna blizna. Więc to nie tak jak w przypadku typowego efektu Badeli, gdzie pamiętam jakiś taki jeden szczegół, nie? typu, że Pikachu miał inny yy, ogonek, Albo znak Volkswagena ma kreskę lub nie ma kreski, albo wydaje nam się, że, o kurde, Badela to przecież już od dawna nie żyje. Dlaczego on dopiero teraz ma? Przecież on nie żyje od wielu lat, nie? Tylko ona pamiętała dokładnie całą historię. Pamiętała, jak ten syn płakał, pamiętała, jak ona mu tą pamiętała, jak mu zmieniała ten opatrunek, pamiętała, jak potem coś tam mu w jakiejś tam baście stosowała, żeby była mniejsza blizda. Dokładnie to wszystko pamiętała. Nie było tej blisty. No i zaczęło być tak naprawdę bardzo, bardzo creepy, ale tak turbo creepy się zrobiło, jak pewnego dnia jej syn zaczął mieć ten wypadek. Znaczy nie zaczął mieć, tylko miał dokładnie ten wypadek. Poszedł na rower, no i wrócił z rozwaloną ręką. I już nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale ona to dokładnie opisywała, że dokładnie był taki sam przebieg tego wypadku, jak ona miała w pamięci. Tylko ona miała w pamięci, że to już się zdarzyło i jednocześnie to się działo jakby teraz, nie? W momencie, w którym ona to do mnie pisała, nie było jeszcze sytuacji, w której jej to się dzieciakowi zabliźniło, nie? E, więc no nie wiadomo było, czy ta blizda była dokładnie taka sama, jak ona pamięta, ale ona pamięta, że ta rada była mniej więcej w tym samym miejscu, co ta blizda, nie? Wiesz, matka zna ciało swoich dzieci, nie? Zwłaszcza jak się tam nimi opiekuje i tak dalej. Kolejna rzecz. Nagle się, yy, zaczęły się dziać takie, takie rzeczy w pracy, już całkiem obiektywne, że ona dostała zadanie w pracy. Nie chcę mówić, czym ona się zajmowała dokładnie, żeby tam na nią nie naprowadzać. Nazwijmy to pracownica biurowa. I dostała zadanie polegające, nazwijmy to na zdobyciu i przeprocesowaniu w głowie pewnych danych. Powiedzmy, że ona miała Przygotować raport, nie? Ale nie taki raport na zasadzie, że weź trzy tabele cyfr i je dla siebie pododawaj. Tylko bardziej taki merytoryczny. Zdobądź dane, wyciągnij wnioski, nie? No i okazało się, że ona już to wie. I do tego stopnia, że ona poszła do szefa, powiedzmy, że to było zadanie na trzy dni, ona je wykonała w godzinę. I to było dość obiektywne bo ne, No bo Skoda na to wiedziała, nie? Do tego stopnia to było dziwne, że z tego powodu w, w pracy była mała ryfa, bo szef zamiast docenić to, że ona tak szybko wykonała zadanie, zaczął być bardzo podejrzliwy, bo według szefa to było niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie, bo on tam dał jej, no mówię, kilka dni na wykonanie zadania, ona przyszła niemalże od razu, nie? I szef zaczął się zastanawiać, czy ona tam y, czasem, nie wiem, nie podsłuchuje czy coś. Szef wpadł w jakąś małą paradoję. To jest też taka branża, w której nazwijmy to informacje są bardzo ważne. Nie mówię, że szpiegostwo przemysłowe, ale powiedzmy, że bardzo dbają o bezpieczeństwo danych, nie? Więc się zrobiła z tego taka naprawdę malutka paradoja. No i potem ona zaczęła mieć sny, sny, w których jakby to powiedzieć, ona to zinterpretowała, że miała sny, że jej się śni, że wchodzi w portal międzywymiarowy. E, Przecież ona już tak, tego już tak dokładnie nie opisywała, ale z grubsza, że ona gdzieś była poza domem i ale blisko dobu, i weszła i zobaczyła coś, co wyglądało jak bardzo świecący obiekt, w który ona weszła. I to ją przeraziło, potem normalnie wróciła do domu i się normalnie zachowywała, nie? No, i tak jakby zapomniała o tym. To jest tak, jakby zaczęła mieć o tym sny, tylko, nie? E, przy czym e, ja próbowałem się jej zapytać, czy to było tak, że sobie jakieś. Bo jak mówiłem, jej się to zaczęło śnić, nie? Czy można jakoś to sprawdzić, czy zachodzą jakieś obiektywne przesłanki? Na przykład, czy ona rzeczywiście w tym miejscu była? Rzeczywiście, nie? Czy rzeczywiście któregoś dnia mogło tak być, że wyszła sama, potem wróciła, nie? No i ona przestała do mnie pisać, więc tego, tego nie, udało się, nie, nie udało się ustalić. Natomiast powiem ci, że historia bardzo, bardzo. Creepy, zwłaszcza, że no, jest chyba w literaturze międzynarodowej, nazwijmy to spiskowych teorii, opisana sytuacja kobiety, która twierdzi, że się, że, się, że jest podróżniczką z innego wymiaru. Przy czym tam to było na takiej zasadzie no, bardzo dziwnej. Ona, nie poznawa, ona się chyba obudziła w łóżku u swojego byłego chłopaka, yy, yy, swojego męża w ogóle nie znała. Znaczy, ona niby przyszła ze świata, w którym miała męża i miała męża z tym dzieckiem i nagle się obudziła u boku swojego byłego, a dziecko nie istniało. Więc to była taka już ostra trauma. to bym powiedział taka leciutka. Nie wiem, czy nie robiłeś o tym odcinka. Robiłem, e, tak, o tamtym to, to robiłem. Jest, to jest Lerina Garcia, uh -huh. przypadek z 2008 roku z Hiszpanii. Mocno dyskusyjny. Z tego powodu dyskusyjny, ale też ciekawy. No historia jest ciekawa, tak? Nie mamy możliwości weryfikacji, mhm. dlatego że on przyszedł w formie listu, z tego co pamiętam, do prasy jeszcze nawet i tam kobieta prosiła o pomoc z, z tego powodu, że ona się ocknęła w alternatywnej rzeczywistości samej siebie. Znaczy, tak, to znaczy jakby inna jej wersja przeskoczyła gdzieś, gdzie ona kiedyś żyła, a, a ona powędrowała do świata, który jest praktycznie taki sam, jak ten, w którym żyła, tylko się delikatnie różni. Różni się miejscami bardziej, miejscami mniej, do tego stopnia, że ważne szczegóły związane z pracą czy życiem rodzinnym są inne, na przykład yy, mieszka pod innym numerem, czyli takie typowe, przy, takie typowe elementy z, z, jak z, z efektu Mandeli, tak? Pamiętasz, że coś było tak, a jest inaczej. Yy, bardzo rozbudowane to wszystko jest zagadnienie i też to jest materiał na. Oddzielny odcinek, jeżeli widzowie będą chcieli, to taki zrobimy. Zacznę od początku. Wspomniałeś o relacjach z Perelu, które znajdowałeś w prasie i chyba wiem o co chodzi, to były przypadki, o których często pisał w świętej pamięci warszawski ufolog Kazimierz Bzowski, tam naprawdę odjechane rzeczy się działy, że ktoś wje wjechał windą, w inny wymiar. No czy w to wierzyć, nie wiem. Okej, słuchaj, To były takie przypadki i to były z gazety Perelowskiej, rozumiesz? Któr, za które autora tego tekstu chcieli zamknąć w więzieniu, bo facet opisywał przypadek, że znalazł się w Polsce, która była kapitalistyczna. <laughs> I że to jest taki numer, że to była prasa drukowana. Wiesz, w internecie wszystko można podmienić, a papier już tak nie, 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 nie zmienisz. I to była gazeta z lat 80., gdzie facet twierdził, że wszedł w jakiś portal w lesie, wyrzuciło go w przyszłości i opisał Polskę po upadku komunizmu. No jak wiemy, upadek komunizmu miał miejsce. I teraz pytanie, czy to była prowokacja, że wiesz, na zasadzie faktów dokonanych, y, znaczy nie faktów dokonanych, tylko na zasadzie takiej, że my mówimy, że komunizm upadnie, żeby zmotywować ludzi do tego, żeby zniszczyli komunizm. I facet to całkowicie zmyślił. I trafił. Jakimś cudem, nie? Y, czy też, no to tak. Coś było paranormalnego, ale to, to, to była gazeta. Ja gdzieś jeszcze mam tą, tą gazetę, bo to po prostu dorwałem, wiesz, jak to się dzisiaj mówi, w princie, nie? Jest mnóstwo tego rodzaju historii, tylko one często mają przebieg taki, no wiesz, nie, nie, wychodzą, nie idą tak daleko. Znam przypadki nadesłane do mnie, czy, do, czy wyciągnięte z archiwum nieznanego świata, kiedy na przykład ktoś sobie szedł drogą na skróty. Ja to jest akurat historia z Wrocławia od pewnego pana. Bardzo mi zapadła w pamięć, że facet mieszkał we Wrocławiu w PRL-u mhm. no i robi, był remont drogi i on sobie po prostu poszedł na, na skróty. U mnie się mówi na skuśkę. Mhm. Poszedł na, na skróty inną drogą. I tak szedł, tak szedł, że przeszedł przez żywopłot i wszedł w przyszłość, ale taką bardzo zaawansowaną. Wszystko było inne. To nie był Wrocław tamtych lat. To no był Wrocław, którego jeszcze chyba nie ma, mocno futurystyczny, że tak powiem. I on sobie tak patrzy na to wszystko, jest ładnie, jest zarąbiście, tylko czy on do tego świata pasuje? No i po, po drugie, jak stamtąd wyjść? A wyszedł tak, jak wszedł. Potem wchodził, nie było już tego miejsca. Takich historii jest mnóstwo. Co mi jeszcze przychodzi do głowy z takich najciekawszych przysłanych do nieznanego świata? Hmm, tak na no szybko, szybko. No, bardzo jest dużo takich, kiedy ktoś na przykład yy, też z nieznanego świata, że paliło się, widać było, że jest łuna. Mhm. Poleciał chłopiec, zobaczyć, to było, to było po wojnie czy przed wojną. Poleciał chłopiec, zobaczyć, co się pali, zobaczył, że się pali młyn. Widział ludzi, widział sceny, że się coś dzieje. Wrócił, powiedział o tym ojcu, na drugi dzień się okazało, że, że mój stoi. I mój się dopiero spalił po jakimś czasie. To jest trochę podobne do tej historii, którą ci ta pani nadesłała. Natomiast w jej przypadku, co mnie zastanawia, to czy ona rzeczywiście weszła w jakiś portal, czy miała bardzo silne prekognicje. Czyli ona de facto twierdziła, że wiedziała, co się stanie na takiej zasadzie, że była pewna, to było bardzo silne uczucie prekognicyjne. Prekognicja to jest tak naprawdę formy, forma jasnowidzenia, czyli ona wiedziała przed czymś, że coś się stanie, przy czym to nie było, nie było przeczucie, że intuicja i coś powiedziała, twój syn będzie miał wypadek, tylko ona dokładnie wiedziała, w którym miejscu on będzie miał yy, yy, szramę albo jakie zadanie jej zostanie zlecone. Innymi słowy, ona wcale nie musiała przebyć z innego wymiaru, mogła dysponować bardzo rozwiniętą, choć wybiórczą formą jasnowidzenia. Tutaj mogłaby sobie przebić piątkę z panem Jackowskim na przykład. Szkoda, że e, e, utraciłeś kontakt, bo szczerze mówiąc, skoro się to wydarzyło tyle razy, to. I szkoda, że jedną rzecz nie zapytałeś, przepraszam, by tutaj mhm. muszę się poprawić. Często u ludzi, którzy są jasnowidzami, i którzy dysponują jakimś szóstym zmysłem, dochodzi do takiej sytuacji jak u ojca Klimuszko, uh -huh. że aktywuje się paranormalna zdolność w wyniku jakiegoś wstrząsu, w wyniku jakiegoś zdarzenia, które zmienia ich światopogląd, ale zmienia w taki sposób, że jest po prostu wielkim szokiem. I nagle ci ludzie odkrywają u siebie zdolność do rzeczy, których wcześniej nie mieli. U ojca Klimuszko było tak, że on po prostu został steroryzowany przez Niemców w czasie wojny. Widział, jak oni zabijają ludzi w którymś tam miasteczku. I on popadł w taki głęboki szok, że potem po prostu to był najwybitniejszy polski jasnowic. Najciekawsza postać, jeden z najciekawszych psychotroników trzech czasów, moim zdaniem. Poza tym zielarz, który... Yy... No, pewnie znacie jego przepowiedni, o których zresztą nie chciał mówić. W przypadku tej pani mogło być podobnie. Szkoda, że urwała kontakt. Jeżeli nas słucha, to mo mogłaby coś powiedzieć. Natomiast w Polsce mamy przypadek... Zachęcam do kontaktu. W Polsce mamy przypadek, który, dla niektórych, który według niektórych no, wykracza poza wszelkie formy klasyfikacji. On został umieszczony, na ten temat została napisana książka. To jest książka pod tytułem Szukamy jej na półce Kwantowa rzeczywistość dr Danuta Adamskiej-Rudkowskiej i pani Danuty Dudzik. Ta książka opowiada historię kobiety, dzisiaj już dorosłej, która w młodych latach doświadczała permanentnych przeskoków do alternatywnych rzeczywistości. Przy czym to nie było tak, że ona, wiesz, budziła się, miała sężek, była gdzieś indziej i nagle znajdowała te elementy pasujące do efektu Mandeli. Nie, u niej dochodziło do takich sytuacji, że ciach, i już jest gdzieś indziej. Tylko... I ta rzeczywistość w jej przypadku wyglądała zawsze podobnie, tylko inaczej. Były na przykład jakieś drobne elementy, to tak jak we śnie. We śnie widzisz rzeczywistość yy... i na przykład czujesz się tam trochę lepiej, bo jest taka ładniejsza. Albo, w... Albo wiesz, że to nie jest rzeczywistość, bo są elementy, w krajobrazie, w wyglądzie na przykład budynków, które świadczą, że coś jest w tym nienaturalnego. Tak było w przypadku opisanym w kwantowej, w kwantowej rzeczywistości. Ona miała te doświadczenia bardzo daleko idące. Odwiedziła swój pogrzeb w, innym, w innej rzeczywistości. Czasami to były bardzo drobne zdarzenia, że na przykład ona siedzi z grupą... Może, może teraz coś pokręcę, bo ja to mhm. czytałem bardzo... To, to jest względnie nowa książka. Może coś pokręca, ale były takie sytuacje, że ona na przykład siedzi z grupą znajomych, słuchają muzyki, ciach, jest już w drugiej wersji siebie. I na przykład mówi, żeby puścili jakąś piosenkę. Dajmy na to zostawcie Tytanika. A oni mówią, co to za piosenka? Co to za piosenka jest? Yy, także wiecie, tak, tak to było, tylko że w jej przypadku dochodziło jeszcze do mm, bilokacji do takich przypadków, kiedy ona na przykład przenosi się do innej, zaraz o tym powiem, do bilokacji, albo do takich, że ona yy, wraca ze szpitala jako nastoletnia dziewczyna ze swoją matką do domu i jest w drodze, a równocześnie jest w domu ze swoim ojcem. I kiedy jej rodzice się zorientowali, że takie zjawisko zachodzi, to się po prostu rozpłakali, bo nie potrafili tego wytłumaczyć tamtych zjawisk jest dużo i możecie, możecie, możemy wysnuć taki wniosek, na przykład, że ona yy, miała taką możliwość, słyszeliście o teorii wieloświatów Everetta, że za każdym zdarzeniem kwantowym wszechświat się dzieli i że nas mogą być miliony na przykład yy, yy, jest rzeczywistość, w której my teraz siedzimy i rozmawiamy, tylko na przykład ja nie mam wąsów, albo ty nie masz wąsów, albo siedzimy, wiesz, ja ciebie nagrywam na przykład i tak Dokładnie. dalej, i tak I, Albo taka przykład... rzeczywistość, w której ja nie żyję. O, na przykład. Albo pracuję w telewizji na trzy litery i zastanawiam się teraz, skąd wziąć pieniądze na Coca-Colę, bo mnie nie stać, bo tam słabo płacą. <laughs> ale słuchaj. I, I tam była taka hipoteza, wysnuta zresztą przez dr Danuta Adamską-Rutkowską, którą pozdrawiam, że yy, możemy zrobić małą reklamę dr Danuś adamskiej rudkowski jeśli jest w porządku osobom, to bardzo proszę. Zachęcam do, do poszukania jej twórczości. To jest yy, emerytowana, tak się ładnie teraz mówi, naukowczyni, która zajęła się yy, własną syntezą, stworzeniem syntezy zjawisk yy, określanych jako paranormalne. Napisała cykl książek, natomiast ona też te książki cały czas aktualizuje. Jeżeli dobrze kojarzę, ona bardzo się chętnie dzieli wiedzą. Możecie yy, to. To jest trudne, co ona mówi. Ja nie, nie mówię, że jej przekaz jest łatwy, natomiast warto, jeżeli się interesujecie. Ona napisała z daną tą ludzi tą książkę. Część tej książki to jest pamiętnik. Pamiętnik o tych przeskokach w inną rzeczywistość, potem jest komentarz. No i była jedna z możliwości, że, że yy, świadek miała taką możliwość że łączyła się z tymi swoimi alternatywnymi osobowościami w innych wymiarach. Bo myśmy już mówili chyba kiedyś o takich alternatywnych teoriach świadomości, pamiętam, że w, w odcinku o, o, o życiu po życiu, że może jest tak, że nas jest dużo i nasza świadomość y, animuje, że tak powiem, kilka osób w różnych wymiarach. Może ona miała jakąś, może tam się coś po prostu źle poszło w jej przypadku, a może dobrze poszło w ustawieniach systemu Matrixa, że ona miała możliwość połączenia się z, ze swoimi alternatywnymi wersjami. Natomiast tam były też takie przypadki, które były trudne w ocenie, trudniejsze w ocenie. Na przykład ona w, Bach przenosi się do innej rzeczywistości, bo poszła na pocztę, okazuje się, że to nie są te pieniądze, które ona ma w kieszeni. Że w tej rzeczywistości, w której ona siedzi, e, obowiązuje inna waluta. Mi, i, Inny pieniądz, wiesz, inne pieniądze są albo wchodzi do PKS-u, płaci kierowcy, okazuje się, że on nie zna takich pieniędzy. No i to, to, to już jest takie zastanawiające, no bo skoro on tak reaguje, to znaczy, że, że coś musiał do, do ręki dostać. Także takich historii tam było... Za coś, raty... Czy coś miała, nie? To nie tylko tak. jej zwidy czy coś. Nie, nie, nie żadna wizja no oczywiście możemy snuć też inne hipotezy na temat tego przypadku bardzo ciekawego polecam kwantową rzeczywistość zresztą ja jestem w stanie nawet uwierzyć że bohaterka tej historii byłaby w stanie to opowiedzieć Masz na anty. tak to ja bym bardzo chętnie nawiązał ten kontakt. Nie wiem, czy się zgodzi opowiedzieć to tak szerokiej publiczności. Ale wiesz, możemy tak. to zrobić anonimowo. Ja mogę nawet głos zmienić. Nie, nie da się już anonimowo, bo wiesz, książka poszła, wszyscy to wiedzą. Ty no bardziej zobaczymy. zachęcam. No książkę... Spróbuj, mm -hmm. słuchaj. To propos ludzi, którzy są do nabierzenia. o ile te dwie pierwsze historie, to jest ktoś mi napisał maila. No, ta trzecia historia dotyczy osoby, którą znam. I w momencie, w którym, dlatego tak jak pewnie widziałeś, ja ci wysyłałem te trzy historie, ta trzecia historia przyszła tak z dużym opóźnieniem, nie? ja musiałem do tej osoby zadzwonić i się spytać, czy ona się na to zgadza. Ja nie powiem, kto to, ale to jest osoba znana mi od wielu, wielu lat. Wy tej osoby nie znacie, mam nadzieję przynajmniej, nie jest to osoba, która tutaj się u nas na kanale pojawia. Eee, słuchajcie, jest to historia, którą. Słuchajcie, no. Pff, nie pamiętam, czy ja ją pierwszy raz usłyszałem, jak byłem w ogólniaku, czy już byłem na studiach. W każdym razie to już będzie dwadzieścia parę lat. Historia, którą no, opowiadał mi człowiek. No, znajomy mój, tak. Z imienia i nazwiska znana mi konkretna osoba, mój znajomy z życia, z życia realnego. Osoba przeze mnie szanowana, lubiana, która opis opowiedziała mi historię, no, po prostu niesamowitą. Ja szczerze powiem, tak trochę miałem ją za taką. Nawet pierwszy raz jak ją słyszałem, to myślałem, że mnie wkręca, a potem, że mnie straszy, yy, a potem, że nie wiem, coś spożywali. Wiecie, no tak to traktowałem, nie? Ja sobie przypomniałem, jak obejrzałem film u Ciebie na kanale, co tu już chyba mówiłem parę razy nawet w tym odcinku, że oglądam twój kanał UFO Historię, i tam opowiedziałeś taką, taką, um, taką historię o bardzo specyficznej sytuacji kontaktu z UFO, gdzie ci ufici wyglądali jak cydocefale, czyli ludzie z głowami psów. I to jeszcze jacyś tacy futrzaści mieli być, jakieś takie naprawdę bardzo dziwne sytuacje. I to, co mi przypomniało tą historię, którą zaraz omówię, to to, że ty tam powiedziałeś, że poszczególne osoby, które doświadczały tego zja zjawiska, pamiętają je inaczej, widziały co innego. I to jest dokładnie taka sama historia. Słuchajcie: Jest Warszawa. Warszawa to jest bardzo specyficzne miasto. Ja je nazywam miastem dwóch lasów. Na północy jest las, na południu jest las. Na pół, yy, I na południu jest coś, co się nazywa las kabacki. Dziś jest to bardziej park niż las, yy, ponieważ jest to. Yy, no, Ursydów dzielnica, która przylega do tego lasu, zwiększyła swoją liczebność trzykrotnie od lat 90. To była taka typowa peroroska sypialnia, szare broki, nic fajnego się nie działo. No a potem zrobiła się bardzo modna i tak mniej więcej trzy razy więcej ludzi mieszka. W związku z tym, teraz jak ktoś. A dlaczego to mówię? Bo jak ktoś teraz zna ten las Kabacki, Ursydów, to to jest zupełnie inna dzielnica. I, i, I pamiętajcie, że ta historia miała miejsce w latach 90., kiedy to była zupełnie inna rzeczywistość. Teraz tam w tym Lesie Kabackim jest pełno ludzi, teraz to przypomina park, teraz to jest. Wiecie w ogóle jakieś tam. No, 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 no przypomina park, nie? W latach 90. To, było, to był typowy las. Gdzie można było zobaczyć sardy, gdzie można było zobaczyć jelenie, gdzie można było zobaczyć prawdziwe dziki, a nie tylko takie urojone przez myśliwych, którzy strzelają do ludzi, a potem twierdzą, że to był dzik. No i ten las kabacki był bardzo lubiany przez, nazwijmy to, mm, młodzież nie za dużo kasy. Do której ja też się zaliczałem. Tam była taka polanka, i na tej polandze można było sobie zapalić ognisko, wypić sobie browarka, którego się przyniosło ze sklepu. No i nie trzeba było płacić w knajpie. A wiesz, no, lata 90. zupełnie inne czasy, wtedy młodego człowieka, żeby było stać na pójście do knajpy. A tam wiesz, po cenie sklepowej, nie? No i tam się. No i opowiadał mi kolega historię. Mówię, pierwszy raz byłem przekonany, że on mnie tam straszy, wzmyśla i tak dalej, ale tak potem mnie tknęło. Mówię, zadzwoniłem do niego, go, zanim ci wysłałem tą historię i on się zgodził, że ją opisał i jeszcze raz, teraz już jako bardzo dorosły człowiek, mówi, że rzeczywiście tak było, Krzysiek, ja ci nic nie ściemniałem, możesz to opowiedzieć, tylko nie mów, mów kim ja jestem, nie? Jeszcze powiem tylko tyle. No, Znam faceta od dawna, szanuję go. To nie jest też osoba jakaś, która ani piła, ani ćpała. No, jak każdy młody człowiek, nie? No, nie był abstynentem, ale to nie było tak, że się upijał, miał jakieś zwidy, nie, nie, nie brał prochów. Yy, i, I do dziś potwierdza, mówi, że to jest prawda. Słuchaj. od wówczas po tym lesie kabackim jeździł sobie na rowerze z kolegą. Dużo ludzi jeździło po tym lesie kabackim na rowerze. Ja też swego czasu tam lubiłem jeździć. Lub... Fajny. To wtedy był taki strasznie pusty las, nie? i on tam sobie je jeździł e z kolegą. Tak po prostu no, jeździli sobie. Tak po prostu rekreacyjnie, nie? I tam są takie poladki. Kilka tych poladek jest naturalnych, kilka tych poradek jest sztucznych. Między innymi ten słynny wypadek lotniczy, co samolot w, w, się rozbił tam na pograniczu PRL-u i tych lat 90. nie? To wylądował w las, to właśnie wylądował w tym lesie kawackim, ci ludzie tam zginęli, nie? E, ci ludzie tam zginęli, tam jest cały czas taka właśnie polanka, no bo tam nie ma tych drzew, jest tam taki, taka tabliczka upamiętniająca, no i oni sobie tam jeździli na rowerze, nie? E, rekreacyjnie, nie. No i słuchaj... Doznali zjawiska, które było dziwne. Wyglądało jak bliskie spotkanie chyba trzeciego stopnia. Czyli takie, co to co to jest statek kosmiczny. Ten statek kosmiczny loduje i wychodzą z niego postacie. To jest trzeciego stopnia, nie. No i on mówi tak. Że to było mega dziwne. Eee, po pierwsze, ten statek kosmiczny według niego był drewniany. Eee, to, a, to jeszcze, żebyście sobie zdali sprawę, to był ten czas to był strasznie popularny serial z archiwumix. Także wtedy, ufo, kosmici, Dada skali, Fox Molder, po internecie biegały przerabiane zdjęcia e, dady skali w jakichś tam e, w ciuszkach. Molder tam. Po prostu mega gwiazdy, nie? Połowa, połowa ludzi się tym jarała, niezależnie od wieku. No i on, on widział coś, co, mm, co przypominało klasyczne bliskie spotkanie trzeciego stopnia, tylko że statek kosmiczny był drewniany. I on to opisał w ten sposób, że. I to jest właśnie ciekawe, bo ty powiedziałeś, że. Często tak jest przy tych zjawiskach takich bardzo dziwnych, że to, co ludzie widzą, zależy od tego, czym się interesują. I on się wtedy interesował dość mocno taką dziedziną sztuki, wtedy w ogóle taka gra komputerowa była bardzo, bardzo popularna, że o takich istotach, które latały sobie w kosmosie, ale takim statkiem kosmicznym, którego wnętrze było mocno renesansowe. Że oni tam mieli tak jak. Yy, tak, wiesz, yy, właśnie te wnętrze były takie bardzo drewniane, takie lunety, koło sterowe jak na statku, nie? Wtedy to było bardzo popularne. I on zobaczył statek kosmiczny w tym stylu, nazwijmy to yy, architektonicznym, ale wysiadali z niego klasyczni szaracy. Co jest o tyle istotne, bo wtedy w tych grach komputerowych, które wtedy były modne, to słuchaj, z tego statku wysiadały takie stwory przypominające gnoby. Takie nie za duże, z długimi uszami, taka krzyżówka krasnoluda z elfem, nie? Z długimi brudami. On widział klasyczne szaraki. Odwiedział klasyczne szaraki, które dosłownie, kurczę, poza tym, że ten statek był taki jakby drewniany, to jakby, wiesz... Yy zerżnąć scenę z filmu E.T., który wówczas zresztą też był popularny, bo E.T. to jest przecież lata 80., drubery, mur, jak, jak to, to opisuje, to, to było mniej więcej tak, jak jest ta scena, że tam ten, ten, ten latający spodek, otwiera się klapa, z tyłu wielkie światło, wysiadają jacyś kośmici, no kurde, niczym wymaluj scena z archiwum Bix, taka klasyk. Tylko statek był drewniany. Nie wyglądał, jak, nie wyglądał jak latający spodek, tylko był renesansowy. No i oni uciekli. A co jest bardzo ważne, nie wiem, czy to powiedziałam, on był z kolegą. We dwóch jeździli. No i oni tak wiesz, trochę się na to gapili, potem uciekli, nie? No wiesz, na rowerach wysiedli z tego lasu. Tam wówczas jeszcze jak to się działo, to tam dość długo musieli jechać, bo to były te czasy, co. Chyba jeszcze nawet metra nie było, więc tam do tych pierwszych zabudowań to musieli długo jechać. Jak ktoś zna Warszawę, to stacja metra pod lasem nazywa się Kabaty. A, yy, ale zbudowali ją tak dopiero pod koniec, sam, pod koniec, lat tych 90. wcześniej tam pola były normalnie, uprawne, wiesz tam, kapusta sałata, nie? To można było jakieś zwierzęta leśne zobaczyć, jak wpierdzielają rolnikowi kapustę normalnie z pola, nie? Takie, taki klimat naprawdę niesamowity, nie? No i wiesz, tacy spierdzieleni, zjechali jadą, nie? No i się pożegnali poszli, nie? Eee, no i za parę dni, tak wiesz, nieśmiało, czy ty też widziałeś i zaczęli wymieniać doświadczenia. Co się okazuje? Obaj to widzieli, tylko każdy zapamiętał to inaczej. I wygląda to trochę tak, jakby im się... Ujmę to w ten sposób. Z tych ich wspomnień dałoby się stworzyć jedną klasyczną relację z bliskiego spotkania z UFO, jedną kompletnie odjechaną, tylko że im się to przemieszało. Jak już powiedziałem, u jednego byli klasyczni szaracy Którzy wyszli z takiego renesansowego w stylu drewnianego statku kosmicznego, a u drugiego był klasyczny statek kosmiczny, ale tak do bólu klasyczny, że no mówię jak z takiego filmu science fiction. Latający spodek, metalizujący, klasyk, tylko że z wnętrza wyszły skrzaty. Nie takie elfy jak z tych historii, tylko takie klasyczne skrzaty jak z bajek. No, i to jest w zasadzie cała historia. Poza tym, że oni byli ostro przerażeni, przez... a w ogóle on mi tą historię opowiedział, bo no ja, ja też czasem jeździłem po, tej, po tym lesie, nie? No i on potem się bał w te, te rejody zapuszczać, że w inne rejody to tak, ale w te rejody tego lasu to się boi. I, i, I opowiedział mi wtedy tą historię. No, po latach, słuchaj, no to powiedział mi, on, mówię, z 20 lat temu, tak plus minus, nie? Bo pewnie z 20 parę. No, po latach twierdzi cały czas, że ta historia jest całkowicie prawdziwa z tego też powodu, że to dotyczy osoby, którą znam i która prawdopodobnie będzie to oglądać to chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i powstrzymać się od oceny, czy ja w to wierzę, czy ja w to nie wierzę no bo dotyczy to ludzi, człowieka, którego personalnie znam nie? natomiast powiem Ci tylko tyle ja pamiętam jak on mi to opowiadał Słuchałem go po latach. To jest poważny człowiek i na ile umiem wyczuć, czy ktoś mnie oszukuje, czy ktoś mnie nie oszukuje, on naprawdę w to wierzy. Tego jestem pewny. Że on nie ma żadnego powodu, żeby robić sobie ze mnie jaja i na pewno w to wierzy. Czyli bo albo doszło do jakiejś dwuosobowej halucynacji, albo było coś naprawdę ciekawego. No i powiem tylko tyle, że tam na tych, w tym lesie Kabackim, to tam wiesz, to tam nie ma żadnych gazów bagiennych. Tam co prawda jest jednostka wojskowa, ale to jest jednostkach o, to patrz, teraz dopiero mi przyszło do głowy. Tam jest jednostka wojskowa odnośnie kwestii walki tej Elektrycznej, wiesz, te anteny, wysokie magnetyzmy, tak, takie klimaty. Tam jest taka jednostka, rzeczywiście. I jedna jest taka, że można dojechać z drogi i wszyscy o niej wiedzą, bo to jest oficjalnie. A druga, teraz to już jest chyba opuszczony budynek, ale w tamtych czasach to ona jeszcze funkcjonowała na zasadzie takiej: yy, idziesz sobie lasem, idziesz, idziesz, i nagle bach drut kolczasty. I w środku taki budynek. Yy, no, i tam nie wchodź, nie? Bo, bo jak, bo, no to typowy te perelowski budynek wojskowy, nie? Formalnie nie istniejący, ale na pewno jest, bo sam kiedyś na niego wlazłem. Jak wiesz? I... To nie tak, że dróżką sobie idziesz, nie? Tylko trzeba było iść po prostu w las i nagle, kurde, taki budyneczek wyglądający jak taka klasyczna perelowska villa klasy klocek, nie? Czyli taka. Ten taki kwadracik, pierwsze, pię parten, pierwsze piętro, yy, taki spadzisty dach na zasadzie trójkąta, yy, kilka antenek i, i, i płot yy, yy, z tym, yy, z drutem kolczastym, nie? Yy, to, to wiem, że na pewno, na pewno to istniało, bo zdarzyło mi się kiedyś na to wleść i pamiętam, że byłem nieźle przerażony, mimo że wlazłem na to w dzień. Nie mogło to być jakoś super tajne, bo ten dla Skabacki nie jest jakiś specjalnie duży. Więc takich ludzi, którzy na to wleźli, na pewno było dużo, nie? Natomiast przypomnę, że no, za czasów Perelu, a to pewnie budowali tak na przełomie lat 70., -tych, 80., -tych, może nawet 60., sądząc po architekturze, no to wówczas, no to, wiesz, ursynów zaczęli budować w ogóle na początku lat 80., więc tam w tym lesie kabackim wcześniej nikt się tam nie kręcił, no w czasie Wojny, no tam w ogóle partyzanci się ukrywali, nie? O, to, 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 to tyle. To jest taka historia. Można by y, powiedzieć na podstawie tej, tego, co, co powiedziałeś w jednostce wojskowej, że no dobra, oni tam poleźli no i ktoś testował na nich jakąś broń. No ale czy to znajduje oparcie w innych zdarzeniach? No nie. Słuchaj, ta historia jest dziwna, ale wpisuje się w pewien kanon. Ym, wspomniałeś o w, w współczynniku wysokiej dziwności. W tym się określa sytuację, kiedy spotkanie z UFO charakteryzuje się wyjątkowo niesamowitym przebiegiem, że wież ludzie widzą UFO latający spodek, no i zazwyczaj w klasycznych spotkaniach wychodzą z tych... Znaczy my tak, ludzie tak uważają, takie jest ogólne przeświadczenie, że jak UFO, to musi być spodek albo jakiś obieg i wychodzą obcy astronauci. W rzeczywistości jest takie, że jak się przyjrzymy wszystkim relacjom, to mamy totalny miszmasz. Każdy z nich w zasadzie wygląda inaczej. A są przypadki wysok wysokiej dziwności, kiedy przylatują istoty, które w zasadzie nie mają prawa przylecieć, bo wyglądają jak postaci z y, folkloru. Albo jakiś no tak jak tutaj, te, tak. Te, te, te takie skrzaty, nie? Albo jakiś Bigfoot wysiada, dochodzi do zupełnie inny, z, innych dziwnych zdarzeń, jakichś tam, wiesz, lewitacji, zmienion zmienionych stanów świadomości, ale to nie jest nic dziwnego, o dziwo. Mam w swoich archiwach y, wiele podobnych zdarzeń, zresztą to występowało od dawna, tylko ufolodzy nie chcieli tego publikować. Nie chcieli publikować dlaczego? Bo wierzyli w wersję, że to są kosmici. Że Ziemia jest tak wspaniała, odwiedzają nas goście z kosmosu i to są po prostu obcy astronauci, tacy jak nasi astronauci tylko przybywają z gwiazd. Chodzi o to, że te zdarzenia są dziwne, brzmiały jak zupełny absurd dla kogoś, kto się nigdy z tym nie zetknął. No bo jak, jak przyznaj, no Krasnel z UFO wyszedł, panie, niemożliwe. Albo drewiady statek kosmiczny, tak, przecież to jest nat niemożliwe. Natomiast są dwa wątki, o których chcę powiedzieć. Nie wiem, czy mogę moich kolegów tutaj wspomnieć, chyba się a nie obrażam. Jakieś 5-6 lat temu, może trochę dawniej, z Arkiem Miazgą, ufologiem z Podkarpacia i z Damianem Trellą, z, z, z Dolnego Śląska wspaniałe postaci zasłużone dla, dla polskiej anomalistyki zaczęliśmy tego typu relacje zbierać takie o wysokim współczynniku dziwności zresztą Arek Miazga wydał ostatnio książkę nową na ten temat, właśnie pod tytułem Wysoka Dziwność yy, nazwaliśmy te relacje, część tych relacji w ogóle, to była taka typowa Wysoka Dziwność, ale była część relacji która obejmowała doznania folklorystyczne Czyli mówiąc krótko, świadkowie widzieli istoty, których nie mieli za bardzo prawa widzieć. Karły, skrzaty. Nie brakowało też relacji o na przykład diabłach, czartach, rogatych stworzeniach. O tym może kiedyś opowiemy w osobnej audycji, bo to jest ciekawe, ale myślę, że nie mamy czasu i by nam się to za bardzo roz, rozszerzyło. W każdym bądź razie no, najwięcej relacji to zebrała Reg Miazga. Kilkadziesiąt. On już napisał o tym chyba dwie książki, teraz mówię, wyszła ta wysoka dziwność. I Arek w swoim archiwum ma przypadek z Koszkowa w Wielkopolsce, gdzie pewna kobieta przez okno zobaczyła obiekt UFO i postać. Może ta postać wygląda jak krasna. Ale nie to, że ona wygląda jak krasna, że sobie tam fikał, skakał koło tego UFO, tylko była tak jakby takim fantomem, wiesz? Takim to było mia... mia... przezroczyste? Nie, nie, to było... Jakby to powiedzieć, to było takie solid light, trwałe, stałe światło, to wyglądało jakby po prostu figurka Krasnara była od... Podświe... Odświe... oświetlona od środka. Ona mówi, że to wyglądało po prostu kształtem, przypominało Krasnala, ale to nie było żywe, że to tam się ruszało, nie, to było tak jakby... Ona to widziała, no. Jeden z najdziwniejszych przypadków w polskiej ufologii. Tylko, że nie jedyny. Były ich dziesiątki. Świadkowie widywali chochylki. o włosione, znaczy, trzeba, przy, trzeba wspomnieć, bo myśmy w ogóle te zdarzenia określili spotkaniami z żywym folklorem. Tam nie zawsze występuje ufo. Czasami te istoty występują po prostu sobie tak, o, że ktoś idzie, patrzy. Ja, ja nie zapomnę historii yy, świadek, która się do mnie kiedyś zgłosiła, zadzwoniła, pamiętam jeszcze jak mieliśmy organizację swoją. To ona do mnie dzwoni i mówi, że siedzi z koleżankami czy tam no, ze znajomymi siedzi i opowiadają sobie dziwne historie, no i ona sobie przypomniała, jak jej ojciec opowiadał, że ojciec miał firmę remontową, no i ojciec wychodzi do roboty, pakuje wszystkie tam wiesz narzędzia, wychodzi, odwraca się po skrzynkę, patrzy diabeł. No wie jak diabeł? No diabeł. On potem przyszedł do domu i mówi matce, że musi porozmawiać. No to dzieci się wystraszyły, o, o Boże, będą się rozwodzić i zaczęły podsłuchiwać. I on jej ja powiedział, jak ta istota wyglądała. To nie był ani człowiek, ani to nie było zwierzę. To jest bardzo często notowana rzecz w tego typu relacjach. Że to jest trudno powiedzieć, co to w ogóle jest. Znam historię pewnego artysty, malarza, bardzo poważnego człowieka, który twierdzi, że jako dziecko widział, jak grałeś w Heroesów? No. Trójkę? To no, tam, 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 ja też grałem, nawet czasami grałem. Tam jest taki jeden zamek, ten, ten piekielny taki. No, no, inferno. E, taki infer... Tak, i tam w Infernie takim podstawową jednostką to jest ten taki, co tak, taki skacze, to... Imp. Imp, a potem jak się go upgrade'uje, to jest taki czerwony, nie? No, no, no. I on mówi, że na przykład jak był dzieckiem, nie, on nie był dzieckiem, on miał wtedy kilkanaście lat, podchodził pod dorosłość, był na, mm, w, był na wakacjach, po prostu siedział sobie z kolegami nad rzeką, była taka sterta mm, wikliny. No oni mm -hmm. patrzą, a tam wiesz, Taki stworek. No i oni co, no wiesz, w tym wieku, jak się jest jak masz dzień, to się za bardzo nie boisz. I oni zaczęli krzyczeć, patrzcie diabeł, diabeł, diabeł ma gniazdo tam w tej wiklinie. No i próbowali go tam wiesz, zdybać, ale to coś niestety zniknęło. On mnie to opisywał. To, 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 ale żeby... tam ci też to widzieli, czy tylko on? Też to widzieli. Też to widzieli. Ale do czego zmierzam? To są tak zwane przypadki, żywy, przypadki żywego, żywego folkloru. Skąd się to bierze? Czy te istoty mogą istnieć namacalnie realnie? Te wszystkie diabły, chochliki, skrzaty? No wydaje się, że nie. No bo przecież, wiesz, gdyby nasza planeta była taką menażerią różnego rodzaju stworzeń, one by po prostu wszędzie były, no one by się musiały rozmnażać, musiałyby gdzieś mieszkać. Także nie, no to musi być rodzaj jakiegoś doświadczenia, który jest oparty o, 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 o nieznane nam zjawiska, tak? To jest jakaś projekcja czy coś. No, no tak, dobra. Ale wiesz, dlatego pytałem, czy inni też to widzą, bo generalnie przewidzenia się zdarzają, ale one nigdy nie są takie same u wszystkich w tym samym czasie. Tak, i, i wracam teraz do przypadku Zelastu Kabackiego. Jest on unikatowy pod tym względem, że mamy sytuację, że dwóch świadków widzi praktycznie to samo zjawisko, tylko się przemieszały, skrzyżowały się interpretacje. Istnieje tak zwana hipoteza dystorsji, opracowana przez hiszpańskiego ufolga Jose Antonio Caravaca. Ona może nie jest za bardzo oryginalna, natomiast ona mówi coś takiego. Spotkania z UFO to są spotkania z nieznaną siłą. Kim ona jest? Nie wiemy. To mogą być kosmici, to mogą być ultraziemianie, o których zrobiliśmy kiedyś odcinek, może jeszcze kiedyś pogadamy. To mogą być kryptoziemianie, to mogą być, to może być siła paranormalna, to może być Bóg, to może mogą być aniołowie, mogą być przybysze z przeszłości, ktokolwiek. To jest ktoś od nas wyższy swoimi możliwościami. Mogą to być na przykład istoty natury również, jakaś inteligencja, która mieszka z nami w postaci, no, czyli owi kryptoziemianie, ale w postaci na przykład jakiejś ulotnej. Tak? To, to Tą siłę na przykład inny badacz John Kill nazywał superspektrum. Ale do czego zmierzam? W momencie spotkania człowieka, sto, spotkania człowieka z tą siłą, przyjmijmy, że to są kosmici, bo nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w szczegóły. Mm, przyjmijmy, że na Ziemię przylatują kosmici. Yy ale nie chcą być zauważeni. Muszą robić coś, żeby jak najbardziej namieszać człowiekowi w głowie. Zresztą taki wniosek miał pewien radziecki ufolog, Felix Ziegel. On mówił, że tą ogromną różnorodność i dziwaczność spotkań z UFO należy sobie tłumaczyć tym, że kosmici tu przylatują, ale chcą palić za sobą każdy most. Oni chcą tak namieszać ludziom w głowie, żeby ludzie nie wiedzieli, jak oni wyglądają. Karawaka mówi tak. Ten od dystorsji że ta siła, dajmy na to, że ci kosmici, którzy pojawiają się na Ziemi, w momencie spotkania, albo sobie włączają jakieś urządzenie, albo pochodzą z innego świata, albo są z innego wymiaru i my ich nie możemy zobaczyć. My, my nie jesteśmy w stanie ich ogar ogarnąć, ich fizyczności. I wtedy się załącza bardzo ciekawe zjawisko. Ono się charakteryzuje tym, że w bardzo wielu przypadkach Świadek widzi coś, co tymczasowo albo dłużej zaprząta jego umysł. Na przykład, jeżeli jest osobą wierzącą, widzi Matkę Boską, albo Jezusa, albo Świętego. Często występuje niestety pomieszanie wątków, tak jak w tych tak zwanych złych objawieniach. Kolejny temat do, do, do przerobienia. Złe objawienia to są te objawienia, które łączą cechy yy, objawień klasycznych z takimi incydentami, które nie za bardzo pasują. De facto każde objawienie tak ma. Ktoś, kto wierzy w kosmitów, zobaczy kosmitę. Tylko, że to jest też uzależnione od tego, yy, no, jakiej fantastyki jest yy, 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 wiesz, miłośnikiem. Jeżeli ktoś się naoglądał starej fantastyki, zobaczy kosmitę w tym stylu, w tym starym. tak? Jeżeli ktoś się naoglądał archiwum Mix, Zobaczy szaraków. Szaracy tak naprawdę nie występują tak często. W... Szaracy to w ogóle mi się wydaje, że jest w 90% wymysł CIA, ale o tym co jeszcze tam porozmawiamy. Jak było w przypadku Lasu Kabackiego? Jeden z nich grał w gry. Drugi był fanem archiwum Mix. Czy jakoś tak to było, tak? Znaczy, nie, nie, ten jeden. Ten jeden był, bo o drugim ja, nic ja nie wiem. Ja rozmawiałem, jest. słuchaj, tylko mhm. jeden jest moim kolegą i ja znam to tylko i wyłącznie jakby z opowieści jednego, nie? Czyli tak. jeden był, jeden fanem... był zarówno grał w gry, a, i, a fanem Bigs wówczas to wydaje mi się, że to byli praktycznie wszyscy. No. Mhm. W latach 90. -tych, wiesz, to nie było tak jak teraz, że 50 kanałów i 30 nowych seriali na minutę, tylko. To było bardzo rzadko. To było na zasadzie takiej, że wtedy w szkole, no to jak był nowy archi odcinek Archiwum BX, to, na to nawet tak zwani popularsi na ten temat rozmawiali, mm -hmm. nie? Czyli Natomiast on... czym się ten drugi interesował, to ja nie wiem. Ale możemy, ich... ale możemy wysnuć, że miał w głowie jakieś wiesz, to nie jest tak, że, że zobaczysz, że nie wiem, czytasz bajki i, i zobaczysz karzełka. Nie, teoria dystorsji szczytuje nam nawet, yy, znaczy według teorii dystorsji ta siła szczytuje informacje z naszego umysłu. Jeżeli ona wyciągnie wątek z krzata czy karła, a dajmy na to, że facet oglądał jakiś film, to takie dzieciństwa zdał te bajki. Tak! Także tak to wygląda. Innymi słowy, ten, który grał w gry i oglądał archiwum Mix, zobaczył paradoksalną rzecz. Yy, statek z gry w postaci z archiwum Mix. Drugi zobaczył statek z, z fantastyki i postacie z bajek. Trochę, no. się to, trochę się to przemieszało u nich. Natomiast tak, czy to oznacza, że to zjawisko było realne, nierealne? A może to oznacza, że to zjawisko przybrało dla obu świadków różne skórki. Tak jak, jak wiesz yy, zamanifestowało się tak, jak oni chcieli je zobaczyć. Ono wiedziało, że, yy, że nie pokaże się w taki sam sposób, że oni zobaczą, to co będą chcieli zobaczyć. Tak, Nie będą w stanie pojąć jego fizyczności. Z jakiego powodu? Czy z takiego powodu, że to zjawisko stosuje minikre? Jakąś i ono się nie chce pokazywać. Innymi słowy, przelatuje statek UFO, ma takie działko, które y, przy pomocy y, wiesz, y, pola elektromagnetycznego czy mikrofal miesza świadkowi w głowie. Bach strzela i wtedy ten osobnik widzi, co chce. Tak? I mamy idealny, mamy idealny kamuflaż. Y, za każdym razem, jak podejdzie do nas człowiek. I nie chcemy, żeby, żeby nas zobaczył, to będzie on sobie wpadał w jakąś ekstazę i, i potem będzie opowiadał różne historie. I nikt mu nie uwierzy. I nikt mu nie uwierzy. Bo jeszcze każdy z nich będzie opowiadał coś zupełnie innego, to... niestworzone historie, wszyscy uznają ich za wariatów. Tak, i będzie taki miszmasz informacyjny, że w sumie nikt, 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 jak mówisz, w to nie uwierzy. O tym mówił Felix Ziegel. To jest fajna strategia dla pozaziemian, jeżeli chcą, jak mówię, palić za sobą wszelkie mosty mm, i ukryć się na widoku, jak to się mówi ale są też inne możliwości interpretacji. Taka bardzo podobna hipoteza o superspektrum Johna Killa mówi o tym, że to zjawisko ono, się, ono może przywierać dowolne formy, ale zazwyczaj jest sprzęgnięte z naszymi, z naszymi wyobrażeniami. Na przykład gdyby ono się pojawiło teraz u mnie w pokoju, to nie wiem, co bym zobaczył akurat. Natomiast Karawaka, kiedy Yy, interpretował różnego rodzaju spotkania z UFO, z Hiszpanii, to zawsze był w stanie taki wątek wyciągnąć. Na przykład się okazywało, że ktoś bardzo mocno zapamiętał lądowanie na Księżycu i potem opisał to UFO, które ma bardzo... albo tego ufonautę, który jakoś tak dziwnie przypomina, wiesz, yy, tego astronauty. No Jan Wolski, słynny Jan Wolski z Emielcina. opisuje... Obiekt, który nie występuje praktycznie już w żadnym ufologicznym opisie. Ale no. okazuje się, że on używa pewnych yy, znajomych sobie porównań. No dlatego ten obiekt dyskanciasty wygląda jak jakiś blaszak, wygląda trochę jak, jak autobus, wiesz, starego typu. Yy, kosmici wyglądają jak nurkowie, których kojarzy, ale kosmici wyglądają też jak azjatyccy żołnierze Armii Czerwonej, których widział w czasie wojny. Czy to, co on widział, to było realne, czy raczej nie? I takich incydentów, kiedy mamy do czynienia z, z sytuacją. No, Przywołałeś tych psiogłowych y, y, osobników. To jest, akurat, to jest akurat przypadek ze Stanów Zjednoczonych, natomiast świadkiem był człowiek o polskich korzeniach, George Kowalczyk. Sytuacja jest taka, facet jest myśliwym. Yy, jedzie do swojego ojca na farmę w odwiedziny. Młody jest, jedzie z żoną na farmę. Nagle widzą ufo, dojeżdżają na farmę, widzą, że tam sąsiedzi już się zeszli chcą zobaczyć, czy to ufo wyląduje. Ufo ląduje, zbliża się do lądowania, no i to nie było daleko, on pojechał w to miejsce zabrał ze sobą dzieci sąsiadów, no i podeszli do tego czegoś. Nagle się okazuje, że zbliżają się postacie. Postacie wyglądają trochę jak ludzie, trochę jak psy. Trochę jak niedźwiedzie. Natomiast y, jest też obiekt UFO. I kiedy to przeanalizujemy, okazuje się, że Kowalczyk zobaczył to, co ma w głowie. On był myśliwym. W momencie, kiedy te istoty się zbliżały, pomyślał, że to niedźwiedzie. Miał ze sobą psa, wszystko, co miał w głowie, praktycznie wszystkie rzeczy, o których mógł wtedy pomyśleć, złożyły się w jedno, nie? Tak, zwizualizowały się w postaci dziwacznego doświadczenia. Ono w ogóle mogło być czymś innym. Mogło być czym, mogło nawet mieć, nie, nie mieć jakiejkolwiek formy związanej z tym, jak sobie UFO wyobrażamy. Natomiast on to tak zobaczył. I teraz zadajmy sobie pytanie, a co jeżeli większość świadków tak ma? Zobaczcie, jak to wszystko, o czym mówi teoria dystorsji, o czym mówią ufolodzy, wysoka dziwność i tak dalej. Zobaczcie jak to wszystko odstaje od tej współczesnej narracji o UFO, która jest narzucana przez Stany Zjednoczone. Tam są jakieś cudowne łapy, tam są jakieś materiały biologiczne, czyli to, to wszystko co jest z archiwum MIX, to teraz jest zatwierdzane w Ameryce. Natomiast ta ufologia prawdziwa jest tak pełna sprzeczności i dziwnych zdarzeń, że my momentami dochodzimy do wniosku, że chyba nigdy się nie dowiemy, co to jest. Oczywiście mógł mieć rację Ziegel, że kosmici się po prostu w genialny sposób maskują, ale już tak reasumując i podsumowując ta relacja z Lasu Kabackiego jest unikatowa, to fakt, natomiast zawiera typowe elementy. I tutaj za bardzo typowe elementy dla, dla wysokiej dziwności, dla teorii dystorsji. Pytanie, co oni wtedy widzieli? Czy przypadkiem w lesie był ktoś, kogo nakryli na jakiejś aktywności i ten ktoś włączył swoją cudowną maszynkę do tworzenia miraży w głowie, a oni zobaczyli to, co zobaczyli. Innymi słowy, gdyby był z nimi trzeci kolega na przykład, który byłby bardzo wierzący, on by wtedy na przykład... Bardzo... zobaczył Boga, nie? Tak, świętego Józefa by na przykład zobaczył wtedy. Tak to działa. Tak to działa i jest bardzo ciekawe. No możemy dojść do kontrowersyjnych yy, dla niektórych obrazoburczych wniosków, że jeżeli tak mówisz, Piotrze, to oznacza, że my nigdy nie dojdziemy, czym to UFO jest, bo ono się zawsze będzie, yy, zawsze będzie przybierało inną skórkę, inną formę. To może tłumaczyć, dlaczego tak się zmienia nasze wyobrażenie o UFO, bo zobaczcie, że przecież na, od czego się zaczęło UFO? Od FU fajterów. Yy, formalnie, znaczy ono pra, pra, prawdopodobnie cały czas było, tylko zmieniało te formy, tak? Yy, to pierwszy dos... raz zaczęło to mówić właśnie o Foo fajterach. To druga wojna hmm. światowa, piloci aliadcy. Ale w, jeżeli wiesz, jeżeli chodzi o to, o inne przykłady teorii dystorsji z Polski, no linówek, lądowanie UFO, z UFO wychodzi. Yy, dzieci to widzą. Bawią się gdzieś tam. Yy, w ferie chyba, z UFO wychodzi postać, która wygląda jak zabawka. To jest bardzo często w relacjach dzieci. Znaczy Nie to, że wygląda jak zabawka, trochę przypomina robota ale ma bardzo dużo cech jak ja byłem mały to takie roboty z plastiku były chyba wiemy jakie takie takie jakby duszki takie przechodziły takie jakby kwadratowe nie wiesz co one takie kanciaste były no 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 tak tak mi się przypomina inna sprawa bardzo stara z okolic zamościa z wojny to wam powinno pokazać czym ta teoria dystorsji jest Rata 40 no już blisko końca wojny nie wiem, 43 czy 44 rok ląduje obiekt dziwny w pobliżu chałupy na Zamojszczyźnie obserwuje to bardzo wiele osób no powinni zobaczyć latający spodek to UFO wygląda troszeczkę inaczej, ma drabinkę no trudno wyobrażać sobie od przedstawicieli obcej cywilizacji żeby schodzili po drabinie, nie? No ale każda chałpa ma drabinę na wsi. Czyli oni widzą znajome sobie elementy. Ufonauci wyglądają jak ludzie. Mają na głowie kaski. Kaski mhm. wyglądają po prostu jak trochę żołnierze, trochę jacyś tam wiesz, yy, yy, nie wiem nawet jak lotnicy i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy... I w zależności od tego, w jakim moment się przeniesiemy, zobaczymy, że ludzie opisując spotkania z UFO, mm, dobierają sobie takie elementy, które są im znajome. I tak, tak może działać teoria dystorsji. Czyli nie należy wyrzucać takich historii do kosza, tylko się zapytać, czy my będziemy kiedykolwiek w stanie coś o tym obiektywnego powiedzieć. E, czy, czy, jak mówię, czy to wynika z jakiegoś oddziaływania, czy to jest zmieniony stan świadomości czy po prostu umyślne oddziaływanie jakiejś siły inteligencji cywilizacji, która nam znalazła idealny sposób, żeby jak powiedziałem przed chwilą, ukryć się dosłownie na widoku. A może jest odwrotnie? Bo zobacz. Ech, tutaj my za, ty opowiedziałeś mniej więcej yy, koncepcję, która była też pokazana w takim filmie Faceci w czerni. Czyli za każdym razem jak ludzie widzą coś, czego nie powinni, to tam Will Smith Pstrykał im w oczy jakimś pstrykaczem, który im kasował pamięć, a potem ten im wmawiał, co widzieli, nie? I zwykle też dla, dla jaj, czy dla Beki, czy z innych powodów wmawiał im rzeczy kompletnie nierealne, nie? No to no tutaj z grubsza coś takiego, tylko nie ma Willa Smyfa i nie ma pstrykacza, ale skutek podobny. Słuchaj, a może to nie jest tak, że ta siła, która tak, na, tak powoduje to. Powoduje to celowo, może ona nie ma na to wpływu. Zobaczmy. Ja, ja jakiś czas temu zacząłem mówić, że zielona poświata nie istnieje. No bo ona rzeczywiście nie istnieje, bo kolory nie istnieją. Kolory jest to tylko interpretacja naszego mózgu sygnałów z nerwu wzrokowego. A sygnał nerwu wzrokowego jest, inter, jest jakby przesyłany z gałek ocznych, tak? I to, co by widzimy, to, jest, to nie istnieje, to jest tylko interpretacja. Kolory obiektywnie nie istnieją. No na dokładnie, przykład... na przykład jakby kiedyś mówiono, że koty nie widzą na kolorowo, na przykład gdybycie kot oglądał, to o, ator w szarej poświacie by powiedział. Dokładnie. Natomiast obiektywnie istnieje coś, czego my nie widzimy. Nie widzicie swojego dosa. No kurczę, oglądacie teraz mnie. Czy widzicie pośrodku między swoją twarzą swojego, swój dos? No nie widzicie. Ale zamknijcie jedno oko, i nagle połowę dosa zobaczycie. Zamknijcie drugie oko, zobaczycie drugą połowę dosa. Okazuje się, że jedno oko widzi jedną połowę dosa, drugie oko widzi drugą połowę dosa, ale jak macie odboje otwarte, to wasz mózg usuwa dos z, yy, z, wa z, was z waszej wizji. Wy widzicie ten dos, tylko że on jest po prostu usuwany przez wasz mózg. Znowu interpretacja. Obraz, jaki macie, to jest interpretacja mózgu bodźców, która jest bardzo daleko przetworzona. Do tego stopnia, że mózg w ogóle prze, prze, przekłada obraz o 180 stopni, bo oczy widzą obraz odwrócony, i potem mózg mając tego świadomość, znowu go odwraca, tak? Powiedzmy, ja widzę ten kubek, tak. Ten kubek rzeczywiście jest tak. Wasze oczy widzą go odwrotnie, więc mózg go znowu pr przestawia. Mózg jest w stanie niesamowite rzeczy zrobić. Są ludzie, którzy mają astygmatyzm, a widzą zupełnie normalnie, bo mózg im ten astygmatyzm koryguje, tylko ich czasem głowa boli, bo on musi dużo pracować i tak dalej. Do czego pije? Może to coś, co my nazywamy UFO, ma naturę tak dalece różną od naszej natury, że my. Swoimi zmysłami nie jesteśmy w stanie tego zaobserwować ani doświadczyć. Brzmi paradoicznie, tylko zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że cała masa światła jest dla nas niewidzialna. My widzimy w bardzo wąskim spektrum tego, co jest powyżej, tego, co jest poniżej, po prostu nie widzimy i to jest fakt naukowy. Tak samo z dźwiękiem. Części dźwięku po prostu nie słyszymy. To też jest fakt naukowy. Są tak zwane gwizdki na psy. Zagwiżdżesz, ty nic nie słyszysz, a pies dostaje pierdolca. Przepraszam za to brzydkie słowo. Dzieci. Dzieci słyszą w innym spektrum niż my, dlatego dzieci potrafią się obudzić, być zaniepokojone, bo coś usłyszały, a my tego nie słyszymy, bo to był dźwięk w spektrum już dla nas niesłyszalny. To są fakty naukowe. Może jest więc coś takiego, co jest na tyle inne, że powoduje, nazwijmy to. Error w naszym mózgu, coś co jest w naturalny sposób niedoświadczalne, natomiast indukuje w nas samo z siebie jakieś wizje, jakieś obrazy, jakieś dźwięki, i te zjawisko, które to powoduje, nad tym nie paduje. Dalej postawię hipotezę. A może to jest tak, że ci tak zwani ufici. Się dopiero uczą, jak się z nami skomunikować. Tak jak zobacz, my byśmy chcieli się komunikować z mrówkami, bo jesteśmy od mrówek dużo, dużo wyżej. Umiesz mówić do mrówek? Ja nie umiem. Boże, oni są nad nami tyle wyżej, są tyle różni, że oni też się muszą nauczyć do nas manifestować, komunikować, bo na razie powodują, nazwijmy to, error w mózgu. O. I to jest taka moja hipoteza. Mhm. O tym mówi hipoteza Superspektrum. Superspektrum Johna Killa. Mniej więcej chodzi w niej o to, że my na Ziemi mieszkamy z jakąś siłą o nie do końca y, znanym charakterze. On mówi, że ono, ma że, że ono ma naturę elektromagnetyczną. I to jest po prostu dla nas, z naszej perspektywy, jak spotykamy Superspektrum, to jest jak zetknięcie z morzem potworów że my nie będziemy w stanie pojąć jego natury, natomiast ono skutecznie zamieszana w głowie. Ono może mieć swoje określone cele. Kilo o tym mówi, ale sobie o tym kiedyś powiemy. Co mnie dziwi, to jest fakt, że ludzie wiesz, widzą konkrety. Gdyby na przykład to były istoty z nie wiem jakiegoś innego wymiaru, to my byśmy mogli albo ich w ogóle nie widzieć, widzieć ślady ich działalności, to już wielokrotnie wspominajesz o tych płaszczakach, istotach żyjących na karce papieru, albo byśmy je widzieli jako po prostu, widzielibyśmy je częściowo na przykład, albo widzielibyśmy je jako jakieś zlepki, nie wiem, eteryczne formy i tak dalej, Widzielibyśmy ich fragmenty. Natomiast tutaj w tych przypadkach takich jak ten twojego kolegi z lasu kabalskiego jest tak, że oni jednak widzą konkretne rzeczy. Tak? Czyli jakby ta druga strona chciała, żeby oni zobaczyli właśnie to. Albo może to uaktywnie na przykład wspomnienia z pewnego obszaru. Tak, tylko na, na, jaki, na, jakiej, na jakiej zasadzie. Że to coś wie, że wyciągnie z mózgu danego świadka taki, a taki obraz. Że będzie to na przykład obraz związany z kosmitami. A dlaczego z kosmitami? A przy, dlaczego... Bo wiesz, no, ludzie widują UFO, mają mnóstwo spotkań wysokiego szczebla dziwności. Równie dobrze, gdyby ta siła działała w sposób wybiórczy, mieliby spotkania z Pegazami. Mielibyśmy dzisiaj zamiast zjawiska UFO, na przykład milion spotkań, relacji o Pegazach, smokach i wszystkich innych dziwnych istotach. Nie, to jest jakiś mechanizm, którego do końca nie rozumiemy, że on wie. Że ukryje się za ufo. Pokaże się jako ufo. A często dana osoba na przykład ma jakieś tam pojęcie o tej. Fant On celuje w fantastykę, po prostu. To jest dziwne. Mi się wydaje inaczej. On mhm. celuje wywierzenia. wierzenia. W wierzenia to tak. Akurat do wierzenia to też fantastyczne. Ale widzisz, bo to jest bardzo ciekawe. Akurat e, widywań e, jednorostów też swego czasu było dużo. Bodajże w czasie średniowiecza było jakieś pojęcie o jakiejś magicznej krainie, z której przybywały jakieś magiczne istoty. Tak wtedy ma... ludzie w to wierzyli Zmago... i wtedy Zmagonia. ludzie je widywali. Mhm. Ale tak samo było w XIX wieku. Pod koniec XIX wieku mamy wysyp w Ameryce relacji o um, statkach powietrznych. Ludzie obserwują statki powietrzne, które wyglądają jak statki powietrzne statki ze skrzydłami, które latają. Mhm. Dziwne. Ta siła, Celuje w określony punkt. Ona, wiesz, czasami się pomyli i czasami na przykład wyciągnie ci tego skrzata, ale no dobra, równie dlaczego dobrze ludzie nie widzą bolka i lolka w czasie tych spotkań? Tylko skrzaty, tylko ufitów, bo ona w to celuje, bo taki jest jej zamiar, że ona obraca się w kręgu, jak powiedziały. No dla mnie fantastyczny, no bo wiesz... Religia też w dużej mierze, w dużym stopniu... A religia i fantastyka się w... W pewnym... zazębiają, się tak. tak. Zazębiają się. I to coś celuje właśnie w fantastykę, mitologię, wierzenia, tam gdzieś zawsze jest na tym. I to jest zdaniem niektórych m.in. Zigela, wskazówka na to, że to coś działa celowo i chce się ukryć. Bo jakbyśmy wierzyli w hipotezę Kila, no dobra, no to coś tu jest, kręci się, tak cały czas gdzieś tu mieszka, ale w zasadzie wygląda na bezcelowe. Ogłupia ludzi tylko po to, żeby, żeby ogłupiać. No chociaż Kill miał tutaj swoje przemyślenia sugerujące, że to jest coś o dużo bardziej może yy, charakterze sprzężonym z naszą rzeczywistością. Ale tutaj wiesz, to wszystko wskazuje na to, że tkwi w tym jakiś cel. No. Tak, tak mi się przynajmniej zdaje, bo mówię, gdyby ten Twój kolega wtedy, albo inaczej, dlaczego on wtedy nie zobaczył postaci też w sumie fantastycznej z jakiegoś serialu animowanego? Przecież to też jest de facto ta sama, ta sama sfera, ale jednak nie. Ta siła zawsze wybiera postaci mitologiczne, fantastyczne. Tylko, że to jest właśnie ta fantastyka związana z, z tym, w co ludzie w danej poce wierzą. To jest ciekawe. I, I tutaj idąc tym tropem, raczej bym się skłaniał ku wnioskowi Ziegela, że ktoś się maskuje. I, i... Wiesz co, mhm. Piotr, jeśli mogę zaproponować odcinek o super spektrum, to, to proponuję, bo już gadamy prawie dwie godziny, za chwilę YouTube zacznie masowo przecinać temu zasięgi. No tak, masz rację. To... A ja tylko zarzucę jeden temat, od którego byśmy mogli zacząć ten odcinek o super superspektrum. Dlaczego oni nie wpadają w panikę? Zobacz. Ludzie mają tendencję do wpadania w panikę. Sytuacja o, przepraszam, wysokiej normalności. Idziesz sobie po ulicy, idzie naprzeciwko Koleś, pokazuje Ci dusz. Kurde, nic to Cię zaskakuje. Dużo ludzi wpada w histerię, w panikę, krzyczy, drzesie, ucieka, robi bardzo dużo szumu, tak? Nie znam ani jednego przypadku, w którym ktoś dostałby paniki. Wszyscy ci ludzie, jeśli uciekają, to uciekają spokojnie. To też paradoksalnie potwierdza Twoją teorię, że ktoś się chowa, bo jak ktoś się chowa, to nie chce, żeby ktoś narobił krzyku i zwrócił uwagę innych. To jest ciekawe moim zdaniem, że tam nie ma paniki. Nie ma paniki, ale czasem wychodzi w drugą stronę, że jest objawienie i ściąga się 100 tysięcy ludzi po tobie. Tak. Ale to już to... nad tym nie można zapanować. Prawda? Ale nad tym to, żeśmy już na... po pierwsze nagrali bateriał, że możliwe, że to coś próbuje w jakiś sposób oddziaływać na nas, nie? Bo myśmy nagrali materiał na przykład do tajemnicy Fatimskiej, nie ale w drugą stronę to też, tak jak mówisz, nie można nad tym zapanować, przy czym czasem tak jest, że jest sobie objawienie i potem jest drugie, trzecie. To ta siła, nazwijmy to, mogłaby zdecydować, dobra, już się nie manifestuje, nie? To by sugerowało, że może ona jest na przykład jakoś, albo ma jakiś cel i coś próbuje robić, na przykład wpływać na nasz świat, um, Albo ona na przykład przez dłuższy czas coś robi w jednym miejscu i ona po prostu, jak będziesz tam jej łaził, to na cały czas się będzie baskować, nie? Bo okay. na przykład nie wiem ma tam jakieś wykopaliska, albo baskuje jakiś wypadek, albo cokolwiek, tak nie wiem, może wyszła na wakacje i tak sobie jeszcze, siedzi. I jeszcze jeden wątek, yy, tak już naprawdę na koniec. Przecież. Są takie zwane uroczyska, są miejsca we mhm. w, w wierzeniach ludowych, gdzie tam babcia wam mówi, a tam się nie chodzi, bo tam coś tam, coś tam. To działa na tej samej zasadzie: ktoś tam wchodzi i co, i go bo straszyło. I tam już potem opowiadał innym, żeby tam nie chodzić, bo tam może mieszka jakaś rezydualna inteligencja, której nie widzimy. Dokładnie, to jest tak, to jest, to jest tak jak za naszej młodości z Piotrem było z Kubidu. Teraz te Scooby-Doo to jest takie bardziej w stronę, nazwijmy to, filmu akcji, mam takie wrażenie, ale za naszych czasów to było bardziej w stronę właśnie takie potwory i inne tego typu rzeczy. I przepraszam, zrobię spoiler. Prawie zawsze chodziło o to, że ten potwór miał odstraszyć miejscową ludność, żeby mu nie łaziła w jakieś miejsce, w którym ktoś, kto się za tego potwora przebiera, robił coś, czego nie chciał, żeby inni ludzie widzieli. Sorry, za taką skomplikowaną sytuację. Yy, konstrukcję zdali. No ktoś coś robił, nie chciał, żeby mu się tam ludzie kręcili, więc udawał potwora, żeby odstraszać. No to idealnie pasuje do, do tego opisu sytuacji. Dokładnie, o tym sobie jeszcze, jeszcze powiemy. Ja tylko powiem tak, fajnie się rozmawia o takich rzeczach. Jeżeli Wam się to spodoba, to wysyłajcie tego typu historie. Będziemy starać się komentować. Im ciekawsza tym lepsze. Yy, ja od siebie podam tylko tyle, że. Możemy Wam zagwarantować, przynajmniej ja, mogę Wam zagwarantować całkowitą anonimowość. Wiem, że Piotr też. Jeśli będziecie chcieli, przysyłajcie filmiki. Przy czym filmiki najlepiej wrzucić na taki portal wetransfer.com i przysłać link, bo przez maila tam przechodzi kilkadziesiąt mega tylko, a WeTransferem można nagrać plik do 2 gigabajtów. Jeżeli chcecie, możecie nagrywać filmiki, gdzie Was widać. Możecie nam powiedzieć, żeby nie puszczać i my nie puścimy. Możecie nagrywać sam głos. Jeżeli będziecie chcieli, żeby wam ten głos zmodulować i będziecie brzmieć jak w TVN-ie, to to zrobimy. Ja umiem to robić. Prośba, że jeżeli możemy wam nie zmieniać głosu, to zgódźcie się, żebyśmy wam nie zmieniali, bo ten zmieniony głos po prostu fatalnie brzmi. No, ludzie nie lubią tego słuchać, bo on jest taki metaliczny, zmieniony. No, nieprzyjemnie go się słucha. Więc jeśli możemy puścić wasz głos taki, jaki jest, to dam to, to pozwólcie. Zasada pierwsza to: nikogo nie krzywdzić, kto, kto nam zaufa, więc tutaj możecie być spokojni. To nie jest program, który będzie się żywił na Was i chciał nie zarabiać tylko... pieniądze na Waszym szczęściu. Dodam jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie o tym, co Krzysztof powiedział. Są dane wrażliwe, czasami sobie nie zdajecie z tego sprawy. W miejsce zamieszkania, zawód. Im mniejsza miejscowość albo im bardziej eksponowany zawód, tym będzie Was łatwiej znaleźć. Także pamiętajcie o tym, żeby czasami o tym nie mówić, jeżeli, jeżeli nie chcecie być zlokalizowani, bo ja mam teraz na przykład też bardzo ciekawy przypadek. Na oku będę rozmawiał ze świadkiem, ale dobra, to przy następnej okazji Wam powiem o co chodzi, bo historia jest naprawdę naprawdę mocna, jak z takiego taki perelowski horror. Dosłownie. Dokładnie. I pamiętajcie też yy, o innych ludziach, bo czasem mówicie o innych ludziach, nie? Yy, no to tam im mniej szczegółów, tym lepiej. Tak jak widzicie, ja opowiadałem historię, gdzie był kolega, który mi pozwolił, i on opowiadał o drugiej osobie. O tej drugiej osobie praktycznie nic nie wiecie. W zasadzie wiecie tylko tyle, że był facetem i jeździł na rowerze. Jak nie wiem, pół miliona ludzi w, w Warszawie, nie? Yy, to jest rzeczy, które są, szczegóły, które są nieistotne a które mogłyby wskazać na konkretną osobę, warto, yy, wa warto pominąć. Yy, najlepiej wysłać film, wtedy my możemy te filmy cytować, to po prostu najlepiej wygląda wizualnie. Dźwięk, historia opowiedziana przez was zawsze będzie lepsza niż historia opowiedziana, jak wy opowiecie swoją historię, to zawsze będzie lepiej niż jak my opowiemy waszą historię, bo to wy ją przeżyliście, słychać wtedy emocje w waszym głosie i to jest po prostu... Wasze bardziej. No i tyle, drodzy Państwo. Przysyłajcie. Mój mail jest w opisie, a kanał Piotra nazywa się UFO Historie i dobija już 10 tysięcy subskrypcji, przekroczył 9. Bardzo bym chciał, żeby wbili 10 tysięcy subów przed świętami, byłoby super. Pozdrawiamy. Trzymajcie się, hej.